Dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nazywam Jarosław Lipszyc i będę moderował dzisiejsze. Czy ze względu na transmisję musimy posługiwać się mikrofonami? Wszystko jedno, nie działa. Znaczy, czy ze względu na... Tu jest mikrofon, więc jest stosunkowo blisko, ale... Czy ze względu na małość sali nie będziemy się posługiwać mikrofonami, nie wiem jak to zaraz dostaniemy im proszę. Bo ja mam głos donośny, ale może nie wszyscy taki mają. Właśnie nie wiem. Sala ocenić ten głos. Zobaczcie, że życie podjęło tę decyzję za nas. Aha, no to nie ma problemu. Dzień dobry, ja się nazywam Jarosław Lipszyc. Będę moderował dzisiejszą debatę. Spotkaliśmy się, żeby rozmawiać o umowach cywilnoprawnych, popularnie zwanych umowami śmieciowymi. I chciałbym serdecznie powitać naszych dzisiejszych dyskutantów. Po kolei od prawej Jakub Grzegorczyk, Centrum Pracownicza, Wojciech Orliński, Gazeta Wyborcza oraz Magda Lena Malińska, kandydatka partii Razem do parlamentu. Struktura naszego spotkania jest następująca. Zaczniemy od takich krótkich, 10-minutowych wprowadzeń, które każdy z dzisiejszych panelistów, mam nadzieję, przygotował, a wszyscy zostali poproszeni, więc zaraz się okaże, kto rzetelnie tutaj trochę was traktuje, a kto tak. Nie bardzo. Potem, co zamieram pół godziny, potem przez kolejne pół godziny będę moderował dyskusję, mam nadzieję, że gorącą. Liczę na to, że dzisiejsi dyskutanci nie będą się za bardzo ze sobą zgadzać, bo to znacząco utrudni mi pracę. Jeśli się będą zgadzać we wszystkim, to ja będę występował w roli adwokata diabła. A o kolejne pół godziny poświęcimy na rozmowę z salą, znaczy nie rozmowę z salą, na rozmowę wszystkich ze wszystkimi i będę tutaj moderował, żeby każdy, kto chce coś powiedzieć, żeby miał tą szansę. Proszę też nie zamawiać kawy, bo oni mielą kawę. Zamawiajcie herbatę, herbaty się nie mieli. I w związku z czym, Jakub, czy możesz ty zaczniesz? Super. Wyciszę, żeby też innych dźwięków nie powodować. Więc tak, jeśli chodzi o, nazwijmy to taką diagnozę, tak, samego problemu, ja może powiem ze specyficznej bardzo związkowej i specyficznego związku zawodowego perspektywy o samym problemie, ponieważ sam temat jest, brzmi umowy śmieciowe. I potocznie to się ten termin utożsamia z umowami cywilnoprawnymi, to znaczy umowy zlecenie, umowy o dzieło. Czasami do tego dorzuca się osoby samozatrudnione, czyli prowadzące własną działalność gospodarczą. Natomiast nazwijmy to w narracji, jaką ma inicjatywa pracownicza, termin śmieciowy, czyli taki mający konotację z niestabilnością zatrudnienia, z łatwością zwalniania, powinniśmy troszkę poszerzyć, to znaczy co najmniej włączyć do tej grupy także umowy o pracę na czas określony, także kontrakty z agencjami pracy tymczasowej. A jeśli przykładowo posługujemy się pojęciem takim jak prekariat czy elastyczne formy zatrudnienia, to czasami do tej liczby włącza się także osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu pracy, takie, które w związku z tym też otrzymują stosunkowo niższe wynagrodzenie. Jakby moje wystąpienie pierwsza jego część jest poświęcona diagnozie, nazwijmy to tego, jak wygląda rynek pracy z perspektywy związku zawodowego, jakim jest inicjatywa pracownicza. Druga część będzie poświęcona troszkę temu o tym, co z tym można ewentualnie zrobić i dlaczego właśnie to, co my proponujemy. Więc w tym całym zamieszaniu jakby jestem przekonany, że jeżeli śledzicie Państwo debatę o umowach śmieciowych, właśnie o prekariacie, to pojawiają się najróżniejsze liczby. Tak? Jedni mówią, że na podstawie badań Narodowego Banku Polskiego, że to jest tam zaledwie 4% pracujących, inni mówią, że około 10%. To jest jakby wszystko zależy od tego,
co chcemy osiągnąć, prezentując te statystyki i jakby jaki przyświeca nas cel. Ja może po prostu tak stricte liczbowo. Dane GUS-u, one były robione, to były badania robione w 2013 roku, jeśli dobrze pamiętam, oszacowały, że osoby samozatrudnione, to jest populacja 1 100 000 osób, te osoby, które utrzymują się wyłącznie z umów o dzieło i umów zlecenia, to jest 1 400 000, a pracownicy pracujący na umowach o pracę, a na czas określony, to jest 3 600 000 osób. Czyli to są tak naprawdę relatywnie dosyć duże grupy pracowników i pracownic. No zwłaszcza w tym kontekście, że jak weźmiemy taką liczbę względną osób, które są na takie etaty na czas nieokreślony zatrudnione, to jest liczba około 9 000 000, niecałe 9 000 000. Więc jakby ta populacja, nazwijmy to osób pracujących, żyjących tylko i wyłącznie z wynagrodzenia za umowy śmieciowe, jest stosunkowo duża. Ona jest mniejszością, to jest mniejszość, ale znacząca. Tyle jeżeli chodzi o nazwijmy to takie twarde, czysto liczbowe dane. Jakby to, na co warto jeszcze zwrócić uwagę w tej dyskusji, wszystkie dostępne dane statystyczne, które ja widziałem, które my się przyglądałem, czy to jest Eurostat, czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, pokazują stabilny, systematyczny trend wzrostowy. Tak naprawdę zarówno umów o pracę na czas określony, jak i osób, które pracują przez Agencję Pracy Tymczasowej. Dla umów cywilnoprawnych takich statystyk się nie robi, bo te badania, te liczby, które cytowałem na początku, to było jedyne takie rzetelne, pełne badanie na podstawie, jeśli dobrze pamiętam, danych, które udostępnia Urząd Skarbowy. Ten trend rosnący jest o tyle ważny, że on się dzieje i w kryzysie, i w prosperity, niezależnie od tego, jaka jest ogólna kondycja gospodarcza, jak tam zmienia się PKB i PKB na głowę i inne takie najpopularniejsze miary bogactwa czy też rozwoju gospodarczego. No i teraz jakby co z tym robić, tak? Wiem, że pobieżnej, co prawda, ale jednak niektóry, że partia Razem ma krytyczne stanowisko wobec umów śmieciowych. Ma co najmniej kilka interesujących pomysłów, takich jak to jest minimalna płaca godzinowa, czy kwestia obligatoryjnego stosowania umów o pracę przy przetargach. No wiadomo, to jest jakby oczywisty krok w dobrą stronę, ale cofając się troszkę dalej, dlaczego? Tak jakby na czym polega problem z umowami śmieciowymi? Przede wszystkim podstawowy z takiej perspektywy pracowniczej, związkowej, klasowej, jaką ja staram się reprezentować, są to te formy zatrudnienia, które mają na celu ograniczenie albo likwidację faktyczną takich podstawowych praw pracowniczych w pięciu takich obszarach. W obszarze prawa do minimalnego wynagrodzenia, prawa do limitów maksymalnego czasu pracy i odpoczynku, zarówno urlopu, jak i odpoczynku dobowego, tygodniowego, etc. Prawo do pewnej takiej stabilności życiowej, możliwości planowania życia zawodowego w dłuższej perspektywie, jakiejś ścieżki kariery i tym podobnych aspektów. Prawo do tworzenia i działania w związkach zawodowych, to od razu uprzedzam osoby, które entuzjazmują się wyrokiem ostatnim Trybunału Konstytucyjnego. Na chwilę obecną Trybunał Konstytucyjny tylko i wyłącznie uznał, że osoby na zleceniach pracujące na dzieło czy samozatrudnione mogą wstępować do związków zawodowych. Z samego faktu wstąpienia do związku zawodowego jeszcze nic nie wynika, poza tym, że się do tego związku należy. Nie ma tak naprawdę powiązania tego z żadnymi uprawnieniami związków, jak konsultacja zwolnień, szczególna ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy, zawieranie układów zbiorowych, prowadzenie sporu zbiorowego, czy też wszczynanie akcji strajkowych. Ostatni element, zabezpieczenie społeczne, czyli krótko mówiąc cały system gwarancji otrzymywania dochodów w sytuacji utraty pracy, czy to będą świadczenia emerytalne, rentowe, związane z bezrobociem, związane z chorobą, wypadkiem, nieważne, tak jakby to są te sfery, gdzie w jakiś sposób umowy śmieciowe są dla tego śmieciowe, ponieważ dają
mają mniejszy zakres praw w stronie pracowniczej i tak naprawdę perspektywa inicjatywy pracowniczej jest taka, że to jest jakby strategia w ramach konfliktu pomiędzy światem pracy a światem kapitału stosowana przez pracodawców, aby po prostu zwiększyć stopę wyzysku, aby też obniżyć siłę przetargową klasy pracującej. Siłę przetargową, czyli jakby możliwość wpływania pracowników, pracownic na to, jak jest zorganizowana produkcja, jak jest dzielony dochód narodowy, jak jest podział dóbr wytworzony w ramach gospodarki zorganizowany. Dlaczego jakby to obniża się przetargowo? No przede wszystkim dlatego, że jest stosunkowo łatwo takiej siły roboczej zatrudnionej w ten sposób się pozbyć. Nie ma ochrony stosunku pracy. Termin taki jak okres wypowiedzenia czy uzasadnienie dla rozwiązania umowy albo nie funkcjonują, albo funkcjonują w ograniczonym zakresie. Więc jakby mamy tutaj siłę roboczą, która jest tak naprawdę tym, co u Marksa było nazwane rezerwową armią przemysłową. Więc jakby pijąc tutaj już troszkę konkretnie do postulatów, ja je postrzegam jako oczywiście ważne, oczywiście coś, o czym trzeba mówić. Bardzo fajnie by było, gdyby ta czy inna siła polityczna część bądź całość postulatów partii Razem zrealizowała. Natomiast to się jakby po pierwsze samo w sobie nie załatwia problemu, który mamy z umowami śmieciowymi, bo jakby musimy na nie patrzeć jako po prostu jedna ze strategii, tak? Która jest akurat w tym momencie w ramach konfliktu klasowego stosowana i to, że będą ograniczenia do stosowania umów cywilnoprawnych, to nie znaczy, że nie będzie innych tak zwanych kanałów dostosowawczych stosowanych przez pracodawcę. Wyczerpałeś 10 minut. Ostatnie zdanie takie podsumowujące. Bardzo krótkie, nie takie moje typowe rozbudowane. Więc jakby moja zachęta do spojrzenia na ten problem także przez pryzmat nie tylko zgłaszania fajnych postulatów, ale także wspierania konkretnych konfliktów pracowniczych. Dziękuję i przepraszam za wyczerpanie limitu czasowego. To jest moderator, żeby grzecznie czy stanowczo. Oczywiście. Wojtek. Tak, to bardzo dziękuję. Ja, skoro ja sobie nic nie przygotowałem, trochę z lenistwa, trochę dlatego, że akurat o tyle zgadzam się z przedmówcą, że nie lubię, nie podoba mi się panujące, znaczy czasami takie w dyskursie kojarzenie, że umowy śmieciowe równa się cywilnoprawne, bo ja używam tego pojęcia wyłącznie do bardzo konkretnej grupy umów, które służą po prostu omijaniu artykułu 22 kodeksu o pracy, który mówi, że jeżeli praca się odbywa we wskazanym miejscu i czasie i pod nadzorem, to i tak jest to umowa o pracę bez względu na to, co ma w tytule. W tytule może być o dzieło, zlecenie, wszystko jedno, jeżeli są wspomniane te trzy roki, dobrze pamiętam trzy roki? Jest wspomniane te trzy roki, to i tak mamy do czynienia z etatem. Więc cała reszta jest po prostu oszukiwaniem, łamaniem prawa pracy. A ponieważ z kolei kodeks cywilny gdzieś tam na samym początku, chyba w drugim artykule, w każdym razie w takich przepisach ogólnych ma stwierdzenie, że umowy, które zawarto celem obejścia porządku prawnego i tak są w ogóle nieważne. Więc krótko mówiąc, nazywanie umów śmieciowych cywilnoprawnymi jest w ogóle bez sensu, ponieważ one są akurat w ogóle z definicji, one nie mogą być cywilnoprawne, ponieważ w ogóle łamią podstawowe, fundamentalne zasady prawa cywilnego, więc z nimi nie są niezgodne. A jednocześnie właśnie, no lubię określenie śmieciowe, bo właśnie dzięki temu, no można eleganckie nazwać umowę obchodzącą artykuł 22, ale to jest długie i po prostu na śmieciowe już krócej, no, więc ja na to mówię tak, no, ale z kolei w związku z tym wszystkie te statystyczne dane są dla mnie, znaczy moim zdaniem nie są dobrym portretem tego zjawiska, bo skoro mówimy o łamaniu prawa, no to po pierwsze żadna korporacja na szczerze tego nie powie. Wszystkie instytucje, które mogą to próbować szacować, są właśnie skazane na szacunki i na zgadywanki, bo jakaś część tej puli umów naprawdę cywilnoprawnych jest naprawdę cywilnoprawna. To jest akurat sytuacja, powiedzmy, no mojej grupy zawodowej, że dla mnie paradoksalnie te takie rzadkie chwile w moim życiu, kiedy myślę, o rety, lubię swój zawód, jakie to jest wszystko fajne, to są właśnie te, kiedy podpisuję umowę o dzieło, rzadziej zlecenie, no bo to są te naprawdę fajne rzeczy, czyli książka, jakieś atrakcyjnie wynagrodzone. Kolega Jarek mnie zaprasza, a ponieważ ja nie zawsze się zgadzam z jego fundacją, więc zawsze ceremonialnie domagam się symbolicznego, ale jednak wynagrodzenia i tak dalej. Są te przyjemne chwile, po prostu to będzie zlecenie.
No właśnie, kiedy słucha, kiedy jest fajnie. Więc ja w ogóle uwielbiam te swoje umowy cywilnoprawne i w ogóle za żadne skarby mi nie chciałbym oddać. I też z przerażeniem patrzę na takie coś, że wszystkie na razie pomysły, jakie dotąd wysuwała miłościwie na panująca platforma, to zawsze były takie pomysły sprowadzające się wyłącznie do kwestii fuska. Jakby tylko to chodziło, że ogłuszmy je podatki i problem zniknie. On oczywiście nie zniknie, bo jak tutaj to klasycznie przedmówca pisał, właśnie tak naprawdę te umowy służą właśnie atakowaniu tych pięciu stref wygodności. Powiem, gdyby tak ładnie byli to, ja to piszę od zupełnie innego punktu widzenia, który jest dla mnie najbardziej plastyczny i najbardziej w tym wszystkim wstrząsający. Czyli jeżeli sobie wyobrażamy takie dwa typowe miejsca pracy, jedno wyobrazimy sobie jakiś taki szklany, nowoczesny biurowiec na Domaniewski, w który biega klasa średnia ze swoimi identyfikatorami na korpusmieczach i z kawą papieru w kubkach, a z drugiej strony wyobraźcie sobie typowy zakład pracy, w którym ludzie biegają i jest im pewnie gorzej niż tamten, ale być może więcej zarabiają średnio, to bardzo nie było w naszym kraju. W każdym razie najśmieszniejsze jest to, że w tych budynkach jest taki właśnie niewidzialny taki apartheid, taki niewidzialny podział, w gruncie rzeczy sprowadzający się po prostu, to się kłóci z takim fundamentalnym rozumieniem społeczeństwa, że tak to nie powinno wyglądać. Ludzie, którzy są na tych samych stanowiskach, robią więcej to samo, dzielą się na tych etatowych i nieetatowych i w różnych takich drobnych sprawach mają zupełnie inne prawa. Właśnie, bo to, że się, bo wyliczenie tych pięciu praw, które się łamie, to jest takie abstrakcyjne, tego człowiek nie czuje. Czasami się wydaje, że to jest nieistotne, ale w praktyce na przykład BHP, które wydaje się, że w biurowcu tym nowoczesnym, nieszkolanym i tak dalej, jaki tam może być problem z BHP, prawda? A jednak to są też te normy, które określają o tym, że trzeba mieć ten fotel z podłokietnikiem, trzeba mieć wentylowane stanowisko pracy. No tam są różne wszystkie warunki, które pracodawca musi spędzić wobec pracownika. Ale ten człowiek na śmieciówce nie jest pracownikiem, nie jest w ogóle chroniony przez ten kodeks. Więc potem nagle robi się taka sytuacja, że kiedy nie ma gdzie stawać tych pracowników, zawsze jest jakiś problem, zawsze na akcję zaprojektowany ten budynek, to się okazuje, że tak nie przewidzieli potrzeb. No to na przykład tych śmieciówkowców się upycha w jakieś takie pomieszczenie, tam ma być serwerownią, tam nie ma okien. To są strasznie autentyczne przykłady. Ja nie chcę mówić o konkretnych korporacjach, chociaż łatwo się domyślić, że znam najczęściej wymianę. No i tak się upycha tą głowę, że ten cały zespół, właśnie dynamiczny zespół, który tutaj przyszedł właśnie zrealizować jakiś nowy projekt. No to wszyscy na śmieciówkę i to jest takie, nikt tego wprost nie powie, tylko jednocześnie ja, ponieważ jestem stary, nic nie uważam, znaczy ja już czasami znam tę odpowiedź na pytanie, dlaczego jeden facet ma wygodniejszy fotel, a drugi ma mniej wygodny. Jest okropnie banalna odpowiedź, bo ten jest na etacie, a tam na śmieciówce. I oni mogą pracować w jednej firmie, potem mogą razem iść na tą kawę i dostać zniżkę na ten korpologo, na korpusmyczy. Ale właśnie w tym subtelnym drobiazgu, że jeden z nich jest objęty całym tym pakietem różnych ochron, które daje prawo pracy, które daje właśnie BHP, które daje tam ustawę o funduszu socjalnym. Jest mnóstwo jakichś takich drobiazgów, które pracownik ma tylko z tego faktu, że jest pracownikiem, a ten śmieciówkowiec ich nie ma, no bo w ogóle jego tak naprawdę nie ma w tej firmie, jego nie ma w statystykach. Więc w związku z tym niech się cieszy w ogóle, no właśnie, to jest ten żart serialu, właśnie cieszy się, że jest ciepły, jak mówi, przepraszam, mniejsza z tym takiego serialu, w każdym razie jakby jest mnóstwo rzeczy, które pracodawca nie może zrobić z pracownikiem, który jest chroniony puklerzem tych wszystkich ustaw, a jednak korporacje jednak nie lubią łamać prawa. To wszystko wygląda w ogóle w mnóstwie różnych statystyk, ale wobec tych ludzi tam się nie łamie prawa, bo ich nie ma, nie ma żadnych praw. I to jest niepytanie, no, patrzę na to z taką samą zgrozą, jakby patrzę na jakiś taki pomysł, że żeby tak części ludzi zdążyć takie opaski, albo jakiś trójkąty im naszywać, żeby z daleka było widać, że nie mają praw. To jest, ale znaczy, być może ja rekurs, że to jest drastyczne porównanie, ale w sumie w efekcie mamy, dajmy na to, no, w jednej firmie dwóch ludzi, którzy niekoś się nazywają operator burgulatora, żeby unikać jakichś konkretnych skojarzeń z konkretnymi branżami. Po prostu ten operator, który jest na etacie tej firmy, ma mnóstwo jakichś praw, które tamten drugi nie ma, tylko dlatego, że albo na zleceniu, albo jest w agencji pracy tymczasowej. Po prostu nagle mnóstwo jakichś rzeczy, które są ważne, tą ważną ochroną. I jeśli chodzi o szukanie tych środków zaradczych, to ja ciągle, kurczę, nie wiem, czy ja nie lubię, bo w wielu sprawach jestem z tym bardzo konserwatywny, to znaczy ja latają różne takie idee typu powszechny dochód gwarantowany, albo właśnie teraz platforma wyskoczyła z tym pomysłem zupełnie nowego typu umów o pracy i tak dalej, ale kurczę, ciągle nie jestem do końca przekonany, że nie można tak po prostu wrócić do istniejącego już prawa w Rzeczpospolitej, gdzie tak po prostu nie można by zacząć zwyczajnie tego kodeksu pracy egzekwować po prostu przez same, no bo jak wiadomo, dlaczego korporacje to robią? Bo mogą, bo w zasadzie polityka państwa na razie jest taka, że inspekcja pracy w zasadzie nic nie może. Związki zawodowe w tej sprawie też nic nie mogą, bo mają tą sympatyczną lukę prawną, która co prawda już została uznana, że jest niekonstytucyjna, ale zanim to się na coś konkretnego przełoży właśnie, to będzie musiało być zmieniane prawo w dodatku przez następny parlament, więc
Więc w ogóle to jest kompletna loteria, co nas uważamy z tym zrobić. Wiadomo, że ktoś coś musiał, pan jak mogą spokojnie przez całą kadencję się z tym nie wyrobić, prawda? To jest takie coś, co jeśli nie będzie woli politycznej, żyć odkładane tak po prostu, że kiedyś się tym zajmiemy. No ale właśnie ja tam tak się zastanawiam, czy po prostu nie można by zamiast wymyślać jakieś zupełnie nowe instytucje prawne właśnie w rodzaju nowego typu umów, jednak nie wrócić do tej ochrony. Bo zapewne ta ochrona jest część tego, w ogóle młody człowiek na początku, zwłaszcza jak wchodzi na teren pracy, to jest mnóstwo państwa z młodymi ludźmi, to pewnie nawet tego nie zauważa. Znaczy nie zauważa tego drobiazgu, że właśnie dlaczego taki jakiś właśnie starej wypalonej podobny facet jak ma być miał wygodniejszy fotek, by miał okno. Na przykład a tamten nie dostanie tego okna. Na początku się wydaje, że to jest kwestia. Nie wiem, że jestem początkującą, że kiedyś dorobię tego okna, to już nigdy się nie dorobisz tego okna, dopóki się nie dorobisz etatu. Dopiero jak myślę etat, no i zaczną się przejmować takimi drobiazgami jak BHP. No oczywiście też kiedy się jest młodym, człowiek to się nie myśli o wypadku, nie myśli o chorobie i tak dalej, ale jednak no to BHP w mnóstwie spraw się dziwnych może przyznać, takich jak na przykład na przedostatni wypadek z miejscu pracy. Wydawało się, że w biurowcu to jest niemożliwe, żeby ktoś sobie coś ciężkiego na nogę puścił. W sumie nie wiadomo dlaczego, bo ciężkie rzeczy tutaj można puścić są wszędzie. Ale też ten drobiazg właśnie jak to coś, że wypadek w miejscu pracy jest czasami może być nawet przyjemną rzeczą po prostu, bo jednak to jest wszystko na koszt pracodawcy, to jest, znaczy wypadek w miejscu pracy, czy wypadek w drodze do pracy. No, starszy pan w moim wieku cały czas pamięta w tej zasadzie, też państwu przekazuję właśnie, że jak się, ponieważ wypadek w drodze do pracy też jest traktowany wypadek w pracy, więc jeżeli na przykład zawału dostanie do drzwiach wejściowych, to zasadnicza zasada, żeby lecieć w tą stronę, znaczy żeby wylecieć na klatkę schodową, bo wtedy już się umarł w drodze do pracy. To już jest właśnie spadkobiercy coś tego zrobili, a jeżeli ktoś poleci do mieszkania, to niestety to opcja przepada. No dobrze, ale to jest tylko dlaczego ten etat. Jeśli człowiek zginie w drodze do pracy, no zastępi się go następny, śmieci, ale jakby pracodawca jakby, szukam pewnych przykładów, ale mnóstwo ustaw skonstruowanych jest w ogóle z myślą o tym, że człowiek jest pracownikiem, bo jakby zakładano, to kiedyś pisano prawo, no tak w zasadzie powinno być, albo się jest pracownikiem, albo się jest bezrobotnym i już. Te stany pośrednie, ci ludzie samozatrudnieni mieli być nieliczni, no bo to ma być nieliczne. Znaczy te wszystkie umowy, które, znaczy nie wszystkie, ale część tych umów jest skonstruowana z myślą właśnie o tłumaczach, o pisarzach, o filmowcach. I to jest jasne, że w tych branżach rzeczywiście jednych trzeba mieć własną firmę, jest samozatrudnionych. To nie jest oszustwo, tylko naprawdę to musi tak funkcjonować. W innych jedziemy na tych właśnie umowach o dzieło, które są połączone z umową o przeniesienie praw autorskich. To jest taka jakby automatyczna wtedy konstrukcja po prostu, to co się podpisuje. I tylko oczywiście w momencie, w którym mamy umowę ze szafniarza zatrudnionego na umowę o dzieło, no to jest takie oczywiste nadużycie konstrukcji prawnej, którą wymyślono w zupełnie innym kierunku. Więc konkludując, to znaczy ja chciałbym, żebyśmy po prostu, zanim zaczniemy jako społeczeństwo szukać nie wiadomo jak skrajnych rozwiązań, wrócili po prostu do tego, co w tej chwili jest w ustawie i co całkiem ładnie funkcjonowała ta ustawa przez jakieś kilkadziesiąt lat. I ja tak nie wierzę w tezy naszych ludzi mówiących, że to teraz w czasach internetu i tak dalej, globalizacji nie można już stosować tej ustawy. Nie wierzę, coś się tutaj zmieniło w tej zasadniczej relacji pracownik-pracodawca. No i w związku z tym też nie wierzę w to wszystko, co mówi Eurostat czy Narodowy Bank Polski na temat skali problemu, bo ilu pracodawców próbuje obchodzić ten artykuł 22, no to tego oni nam nie powiedzą, ci ludzie na tych śmieciówkach też tego nie powiedzą, to jest taka klasyczna właśnie zmowa ofiary z katem, że i tak się, no, ponieważ biedny młody człowiek na śmieciówce się cieszy, że jedzie, bo zresztą już nie taki młody, no bo... Ale czy mówisz, że nie wierzysz Eurostatowi, który mówi, że to jest tam prawie 25%? Ale on co innego, że to jest za mało? Nie wierzę, bo on mówi o umowach tak zwanych cywilnoprawnych, a czy nie wiemy, jaka część z tego jest zawarta po to, żeby oszukać. Z drugiej strony nie mamy tam właśnie z tych agencji pracy tymczasowej, tych przeciwnych konstrukcji prawnych jeszcze nowsze, które wymyślono, że było się właściwie wyłącznie dla prowadzenia tego. Więc moim zdaniem problem jest tam, ja bym zdefiniował ten problem, jako że problemem jest obchodzenie tego artykułu i wszystkie umowy, które służą obchodzeniu tego artykułu są dla mnie problemem. No i to się tak nie do końca pokrywa z tym, co się nazywa. Rozwiązanie problemu ma być uszczelnienie. No jestem tutaj konserwatystą. Tak, rzeczywiście. Zamiast szukać, nie dam jakichś pomysłów. Spróbujmy. Cieszę się, że skonkludowałeś swoją małą pomocą, ponieważ przekroczyłeś czas. Magda. To ja może będę odpowiadała w tej części rozmowy za czynnik ludzki. Znaczy ta moja przygoda z pracą zawodową jest w gruncie rzeczy drogą, jaką doszłam do razem. I to wydaje mi się, że ciekawe, że trochę obrazuje jak gdyby te przemiany mentalne, które musiałam przejść i koszty
emocjonalne, umysłowe, które musiałam wypełnić w związku z tym i się to przekłada na ten nasz program. Znaczy ja oczywiście w pewnym momencie studiów się okazało, że muszę zacząć pracować i na początku w ogóle pracowałam na czarno, a potem zaczęłam pracować jako zawodowy redaktor na czwartym roku studiów pod kontrolą pracodawcy w wyznaczonym miejscu i czasie. W budynku pracodawcy musiałam być na czas i nie wychodzić przed czasem w ogóle. No i oczywiście to się działo wszystko na umowie o dzieło, rzadko zlecenie, więc były czasami takie miesiące, kiedy pracodawca uznał, że może jednak trochę zlecenia, tak na 200 zł, że już mi jakieś ubezpieczenie zdrowotne, a potem na następny miesiąc już tego ubezpieczenia zdrowotnego nie było, no ale w gruncie rzeczy w tej niskiej bardzo płacy dosyć dużo zostawało mnie w ręku, więc tak się w sumie cieszyłam, że to dzieło, jak sobie tutaj poradzę, tam to będę miała jakieś coś, to jakoś to połączę i może będę mogła pójść do lekarza w lutym, w marcu nie będę musiała i tak dalej. No i ta sytuacja się ciągnęła przez 5 lat i w którymś momencie to w połowie mojego pisania doktoratu stwierdziłam, że może już dosyć tego i warto by było, żebym jednak miała tę umowę o pracę i tu się zaczęły schody. Znaczy, bo ja cały czas byłam przekonana, że to jest tak na wyciągnięcie ręki, że w sumie no przecież to 5 lat, no jest jakiś argument chyba, prawda, bo tak dobrze wykonuję tę pracę i w ogóle. No i okazało się, że absolutnie nie, mimo tego, że jeszcze w międzyczasie zostaliśmy sprzedani jako pracownicy tej firmy innej firmie, wykonując już tam pod nadzorem tej innej firmy jeszcze więcej obowiązków bardzo ściśle określonych w umowie, która była nadal umową zlecenia. Okazało się, że pracodawca absolutnie nie zgadza się i argumentuje to w ten sposób, że no, na coś innego się umawialiśmy i w ogóle dlaczego przychodzimy do niego w 5 osób, a nie pojedynczo. I może jak przyjdziemy pojedynczo, to on zacznie z nami rozmawiać. No i zaczął z nami rozmawiać właśnie w ten sposób. Pani Magdo, pani bardzo rzetelnie pracuje, ja widzę dużo talentu. I zrobimy tak. Pani dostaje ten etat, tak? Koledzy nie dostaną. Może tak być? A wykonaliśmy dokładnie tę samą pracę. I tak się akurat składa, że my byliśmy ze sobą bardzo zżyci. Nie wiem, czy to nie jakiś fenomen, ale tak było, że byliśmy bardzo ze sobą zżyci i mieliśmy takie długie, zimy, bo to się działo na przełomie poprzedniego i tego roku, takie długie naśladowy, co w ogóle z tym ważne zrobić i co, jakie mamy możliwe ruchy do wykonania. No i oczywiście związek zawodowy mógłby nam pomóc, ale nam nie pomoże, bo nie podlegamy w ogóle pod jego możliwości działania, mimo tego, że w naszym zakładzie pracy funkcjonował i funkcjonuje, związek zawodowy to niestety nie mógł nam pomóc. Rozmowy z pracodawcą skończyły się tak, jak mówię, no i w końcu udaliśmy się na rozmowy do Państwowej Inspekcji Pracy. No i Państwowa Inspekcja Pracy powiedziała tak, no dzień dobry. No możemy założyć sprawę, możemy wytoczyć, tak. Ale macie jakieś oszczędności? Ale o co chodzi? No bo przegracie, nie? I to potem jest duże prawdopodobieństwo, że przegracie i wtedy będziecie musieli ponieść koszty tego procesu. No i to się zrobiło grucho i stwierdziliśmy, że może jest świat lepszy gdzieś indziej i zaczęliśmy szukać pracy gdzie indziej. W tym momencie jedna koleżanka, która ze mną przeszła tę drogę, po pół roku dostała decyzję od Urzędu Pracy, że jednak dostaje dofinansowanie na swoją firmę, bo ona zawsze się interesowała fotografią i stwierdziła, że może jednak będzie fotografować właśnie. No, przez te pół roku ciągnęła właśnie na jakimś tam zasiłku i swoich oszczędnościach, bardzo niskim zasiłku dodajmy. Drugi mój kolega nadal się odbija od drzwi do drzwi, ja w sumie też. W tym czasie od lutego odbyłam między innymi taką rozmowę właśnie, kiedy przyszłam do bardzo takiej dobrze prosperującej firmy, młody, dynamiczny zespół, oczywiście ogłoszenie wspaniałe, tutaj się można tak rozwijać. No to zadzwonimy i zadzwoni następnego dnia, że jeśli chodzi o wynagrodzenie, to 1/3 tego, co chcę i w dodatku no, umowa o dzieło. A ja przepraszam, bo jakby rozmawialiśmy o tym, że będę pracować w tym konkretnie miejscu i to jakby potrzebujecie bardzo pilnie i przez 10 godzin i jakby na swoim sprzęcie, bo nie macie... jak nie rozumiem, co tu się stało. I wtedy dostałam taki komunikat, że przecież te umowy zostały stworzone dla ludzi takich jak ja. I tu się pojawia właśnie ta dziwna szara strefa, że rzeczywiście jestem na przykład redaktorem i w związku z tym tak, ale jednak wykonuję polecenia tego pracodawcy i mam to robić u niego i tak jak on sobie życzy. I najlepiej w ogóle od przyszłego weekendu, bo za chwilę będzie spać i trzeba
co robię w przyszły weekend. No i wtedy zrezygnowałam z tego i potem się pojawił szereg takich prac właśnie w agencji reklamowej na czarno, w bardzo dobre kwalifikacje miałam, więc w ogóle chcieli, żebym pracowała dużo i tanio. W kancelarii prawnej i tam miałam jeden taki krótki w życiu moment, przez miesiąc miałam umowę o pracę, ale niestety źle zorganizowałam szefowi w czasy na Bali i się na mnie obraził, bo było za nudno. I jeszcze ostatnio pracowałam też w biurze podróży, też na czarno. No, i słuchałam opowieści mojego szefa o tym, jak jego kot Manipun wychodzi na jego kilkuhektarową działkę przed jego posesją. No i jeszcze był bardzo długi epizod pracy w organizacjach pozarządowych i to jest też taki problem, który chciałabym tu podnieść, że w gruncie rzeczy ten sektor się rozwinął do jakichś niesamowitych rozmiarów i wszyscy w nim pracujemy na umowach czasowych, co wynika po części z tego, że nie wszyscy, przepraszam, wielu z nas. Kolega, mam wygodniejsze krzesło. Ja też tak pracuję, co oczywiście wynika w dużej mierze z niepewnego finansowania, tak, z tego, że system grantowy, prawda, i cóż można powiedzieć, skoro się dostaje za konkretny projekt albo na pół roku działalności, a nie w ogóle jakieś koszty stałe. No, koszmarne nagromadzenie różnych rzeczy. No, pocieszające jest to, że 1/3 osób czynnych zawodowo jest mniej więcej w podobnej sytuacji do mojej, więc jest nas dużo i możemy tak się spotykać i rozmawiać o tym. Kiedy zbierałam podpisy, to jednak spotykałam się z taką dużą ścianą od ludzi, którzy pracują na umowach czasowych, że im się to podoba, bo im więcej dostaję w ręku, prawda? I to jest właśnie ten jeden przystanek, który ja już jestem dalej, że zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu no, nie jesteśmy w stanie nic tu solidarnie wypracować w momencie, kiedy nie odprowadzone są od naszych zarobków składki i w ogóle wszyscy starają się jakoś grać do swojej banki. No, pojawia się tak ten namysł i ta perspektywa, że trzeba by było jednak coś podziałać i razem. To była pęta, to była pęta. Zostało już 2 minuty. Bardzo, więc oczywiście poruszyła mnie twoja historia, ale chciałbym jednak usłyszeć odpowiedź na pytanie postawione w zapowiedzi tej debaty. Co partia Razem, ale liczę na to, że to jednak a to ty nie czas na to? Nie, to miało być ten moment. No więc tak, bardzo szybko i konkretnie. Przede wszystkim uważamy, że polskie prawo pracy jest do w miarę dobre i tu się zgadzamy, że trzeba je zacząć po prostu egzekwować, ale nie da się go egzekwować bez sprawnie działających jakby narzędzi kontroli i Państwowa Inspekcja Pracy absolutnie powinna mieć możliwość przeprowadzenia kontroli w miejscu pracy bez, tak jak to teraz wygląda, bez zapowiedzi, żeby pracodawca nie miał czasu posprzątać tych wszystkich 3/4 pracowników, którzy są tam, a nie powinni być. Postulujemy też wprowadzenie tej właśnie minimalnej stawki godzinowej, tylko że progresywnej, tak? W przypadku umów o pracę miałoby być to 15 zł za godzinę, a umów czasowych 20 zł za godzinę, tak żeby to się przestało opłacać po prostu pracodawcom i żeby wymusić trochę to zatrudnianie na tych stabilniejszych umowach. I co? I to jest podniesienie oczywiście kwoty wolnej od podatku, to jest bardzo istotne, do 12-krotności minimum socjalnego, średniego minimum socjalnego, czyli około 12 tysięcy złotych. To są takie najważniejsze rzeczy. Mam takie jedno pytanie, dlatego że ta progresywność, ona rozumiem, dotyczy wyłącznie tej kwoty minimalnej, czyli jeżeli pracodawca ma stanowisko, na którym płaci 30 zł na godzinę, to ta osoba zatrudniona na umowie śmieciowej i tak dostanie więcej. Gdzie jest ten pracodawca? Akurat w Warszawie takich pracodawców jest akurat pewnie więcej niż gdzie indziej, ale no, pytam o konstrukcję progresywną, tak? To znaczy, że ona dotyczy wyłącznie, że ta progresja dotyczy tylko tego, co jest między 15 a 22, a powyżej tego, ten mechanizm, bo rozumiem, że też problem, znaczy, bo tym mechanizmem, który powoduje, że umowy śmieciowe się bardziej opłacają ludziom, o czym powiedziałaś, a wynika z mniejszych obciążeń. Jaki jest pomysł partii Razem na to?
No to jest bardzo długa droga, bo tu jest, dochodzą te czynniki legalne, o których wspomniałam, tak? Że wiele osób jest przekonanych, że świetnie... Nie, ja pytam, to jest niepolityczne. Znaczy, czy wśród tych konsulatów jest odsłuchowanie umów o dzieło? Tak. Okay. Tak, właśnie. Tak, zdecydowanie. Chciałbym, żeby to zostało wyartykułowane głośno. Tak, dzięki, tak. To jest to ten postulat. No jeszcze nie wspomniałam oczywiście o tym, między innymi w 35-godzinnym tygodniu pracy, tak? Uważamy, że to jest dobre narzędzie, żeby pomóc zwiększenie zatrudnienia. I żeby sprawić, że jednak ludzie będą pracowali efektywniej, bo kiedy pracują krócej, to już jest dowiedzione i bezdyskusyjne, że pracują efektywniej i mają więcej czasu na sprawy istotne w życiu. No, a my w tym momencie w Europie pracujemy najdłużej ze wszystkich krajów europejskich. Dłużej pracują tylko Grecy, tak? To jest tam 41 godzin z hakiem, my pracujemy 40 z hakiem tygodniowo. Średnio oczywiście, bo ja na przykład pracowałam 6 dni. No dobrze, to zamykamy pierwszą rundę, otwieramy drugą i tak, żeby tak rzucić temat na początek, to mam pytanie, czy bardzo często pojawia się argument, że wszystkie partie polityczne dostrzegają problem umów śmieciowych już w tym momencie. I wszystkie proponują jakieś swoje rozwiązania. To jest jeden z najgorętszych tematów debaty politycznej tego sezonu wyborczego. I bardzo często pojawiającym się argumentem jest, że rozwiązanie problemu umów śmieciowych przez ich odrzucowanie, podniesienie płacy minimalnej, tak, Platforma proponuje 12, Razem proponuje 15, będzie możliwe tylko i wyłącznie w pakiecie z jednoczesnym zliberalizowaniem prawa pracy. Jakby wskazując na to, że te umowy, one są w Polsce tak rozpowszechnione z tego powodu, że odpowiadają na jakąś ważną potrzebę gospodarki i że w związku z tym w trosce o rozwój gospodarki, w trosce o rozwój przedsiębiorstw należy być może uelastycznić umowy o pracę, po to, żeby zlikwidować umowy śmieciowe, które są patologią w rynku pracy. To jest taki argument, od jakiego odnosi to ja. Ja w takim razie strzelając teraz bez namysłu. Właśnie, moim zdaniem ta postawa pokazuje, że od samego początku problemem nie jest to, ile kto ma brutto, ile kto ma netto, nie są te wszystkie stawki, że paradoksalnie pracodawcom dużo łatwiej się pogodzić z tym, że dobrze, trudno, będziemy musieli więcej zapłacić, ale te pozostałe właśnie kwestie gwarantowane przez na razie chroniące etatowców właśnie, znaczy najbardziej boli ta cała reszta właśnie, czyli najbardziej bolą. Związki zawodowe ich bolą ich urlopy, zwolnienia lekarskie, boli ich to coś, że na przykład regulamin pracy, czy regulamin wynagradzania trzeba konsultować z przedstawicielami pracowników i tak naprawdę to będą chcieli zabrać. I ja to odbieram jako taką ofertę przetargową, bo to jest to odpaliłem wam piątara, ale skasujmy już te urlopy, skasujmy już te zwolnienia lekarskie, skasujmy to wszystko właśnie, co, znaczy nie wiem jak dużo chcą zliberalizować w tym kodeksie pracy, ale właśnie obserwuję to jakby przerażeniem, ponieważ ja głęboko w to wierzę, że w momencie, w którym pracownicy zostaną właśnie skazani na takie licytowanie się jeden z drugim, kto to samo zrobi za mniej i kto z czego jeszcze jest skłonny zrezygnować, żeby tylko w ogóle dostać jakąkolwiek pracę, no właśnie na samym końcu będziemy się pracować za to, że jemy ciepłe, a potem i tak nas wygryzą ci, którzy będą jedli zimno. A potem już w ogóle Brytanianie nas wygryzą. No to sobie krótko mówiąc, licytacja w dół, nic nie zatrzyma. Znaczy, kodeks pracy teoretycznie służy temu, żeby wytworzyć po prostu pewne takie sztywne bariery, poniżej których pracodawca już nie może zdecydować. Więc ja znowu tutaj jestem, no oczywiście częściowo dlatego, że ja jestem po tej jakby lepszej stronie, czyli jakby ja tutaj mam więcej do stracenia na liberalizowaniu kodeksu pracy niż ktoś, kto... Ale znaczy moim zdaniem właśnie zaczęcie drogi do licytowania w dół jest po prostu takim zjazdem, który się nigdy nie skończy. Potem na następne postulaty tego typu. A to, że dla nich to jest takie ważne, żeby zabrać tą całą resztę, pokazuje, że to nigdy nie chodziło właśnie o... Nigdy nie chodziło o tytuł umowy, nigdy nie chodziło o te stawki, tylko tak najbardziej właśnie ta cała reszta, czyli BHP, czyli to, że muszą konsultować, to, że muszą oświetlić nam to miejsce pracy, to, że muszą dać nam ten wygodny fotel i całą tą resztę właśnie rzeczy, tę odzież ochronną, to nie zależy oczywiście od stanowiska pracy. To jest dużo najbardziej. Najbardziej chcieliśmy mieć taką, znaczy cofnąć się do XIX wieku, który po prostu jakby te wszystkie sztuczne bariery, które narzucił XX wiek, żeby znowu nie było. Tak, w zasadzie jedynie co, tutaj mogę troszkę, tylko zupełnie
a tak naprawdę jak spojrzymy na obciążenie, przy umowie zlecenia, przy umowie o pracę, to tu nie ma. Różnica jest tam 2 i chyba 7%, które jest dobrowolne składki na ubezpieczenie chorobowe. Cała reszta obciążeń wygląda podobnie. Tak? No, są różnice przy umowie o dzieło, ale też umowę o dzieło akurat jedyne do czego mogę się odwołać to jest nasza praktyka. To nie jest taka ulubiona forma umowy śmieciowej stosowana w Polsce. My mamy najczęściej do czynienia ze sprzątaczkami na umowach zlecenie, z operatorami dźwigów prowadzących jednoosobową firmę operującą dźwigiem, czy z osobami w organizacjach pozarządowych też tam najczęściej są stosowane zlecenia. Więc to jakby myślę, że tu może być konsensus, nie idzie o koszty, idzie o pewien moim zdaniem, stosunek sił i to, co jakbym ja zinterpretował tę debatę i ten postulat, który teraz rzuciła Platforma Obywatelska jednolitego kontraktu, to jest po prostu inne narzędzie, które ma przynieść dokładnie taki sam efekt, dla którego stosowało się umowy śmieciowe. Ograniczenie tak zwanej sztywności regulacji kodeksowych to jest dokładnie to, dlaczego stosuje się umowy cywilnoprawne. Koszt, co wykazano powyżej, tak na podstawie umów zleceń, nie stanowi tutaj głównej bariery. Nie stanowi tutaj też głównego problemu i nie jest jakby stosowanie zleceń czy agencji pracy tymczasowej nie wynika z kwestii kosztowych czy z kwestii w cudzysłowie rozbuchanych kosztów systemu zabezpieczenia społecznego. Natomiast jakby jak to trzeba było ułożyć, tak? Bo jakby tutaj też padła ta kwestia. Chociaż może tak, kwestie PIP-u i związku zawodowego może na następną rundę. Zostawmy na następną rundę. Bo partia polityczna jest taki specyficzny byt. Ona w okresie kampanii wyborczej uśmiecha się do wyborców i usiłuje przekonać, że będzie reprezentować ich interesy, a w kampanii wyborczej dostanie tą władzę. Nagle się okazuje, że no nie tylko tutaj chodzi o reprezentowanie interesów swoich wyborców, ale no, realną odpowiedzialność za stan kraju. W pewnym sensie związki zawodowe mają większy komfort, tak? Bo związki zawodowe mogą sobie pozwolić na twardość w działaniach. Partia polityczna rządząca na to nie może sobie pozwolić. Musi działać łącząc, jakby bardzo racjonalnie ważąc rację i podejmując racjonalne decyzje, które powodują, że tego wspólnego statku, w którym wszyscy płyniemy, się nie zatopi. Teraz co z tym zamierza zrobić partia razem? Znaczy, przede wszystkim ja jestem chyba na przeciwnym stanowisku, że ta debata przed tymi wyborami w ogóle nie krąży wokół tego tematu, to znaczy, że ona bardziej jest na drodówkach niż na tych rzeczywistych kwestiach. Poza tym, to jakoś, nie wiem, cały czas nie ma konkretnych pomysłów, nie ma konkretnych wyliczeń, nikt nie mówi, co tam dokładnie się wydarzy, to jest licytowanie się właśnie teraz na stawki. Co mnie zaskoczyło, to że właśnie Razem, które powstało wokół postulatów, udało się wprowadzić do tej debaty te tematy. To znaczy, ja to tak odczuwam, że kiedy się pojawia jakaś konkretna siła wokół tych naszych ustaleń, kiedy się okazało, że to jakoś gromadzi ludzi i udaje nam się zbudować jakiś oddolny ruch, to że to są rzeczywiście tematy, które mogą zagrzeć. Tymczasem ta debata przedwyborcza jest zupełnie zimna. No, nic się nie wydarzy, tak, na razie. Jako moderator chyba kluczowy, to znaczy moment, w którym liberalna partia rządząca jako główny swój postulat wyborczy, jeden z postulatów, którego mówi, że to jest podniesienie płacy minimalnej, tak, to,
to, znaczy, to oznacza, że gdzieś ten temat został dotknięty w sposób istotny. No, w pewnym sensie uważam, że, pewnie to jest też zasługa, pojawienia się tego dyskursu, tak, który jakby no, wymusza, zmianę. Nie? To otwarte pytanie, czy... Otwarte. Okej, że otwarte, to można to zobaczyć z partią razem. A, to nie jest tak. Czy... Partia Liberalna, to co powinna być Partia Liberalna w kontekście tego, o czym mówił Wojciech Orliński. Owszem, podnosi minimalne tak naprawdę stawki, a tak naprawdę je tylko i wyłącznie zamienia, to znaczy to nie powoduje znaczącego wzrostu płacy minimalnej, jednocześnie liberalizuje przepisy, bo ja owszem, umowy zlecenia różnią się od umów, nie różnią się, jeżeli chodzi o zabezpieczenie społeczne umów pracy, ale bardzo istotnie obniżają koszty pracy, dlatego że eliminują koszt urlopów. I eliminują koszt zwolnień lekarskich, pierwsze 33 dni opłaca pracodawca. Eliminują zobowiązania wynikające z bezpieczeństwa i higieny pracy, o czym zresztą redaktor Oliński wspominał. Więc jak policzyć z punktu widzenia pracodawcy koszt, to zdecydowanie zlecenie jest tańsze. Eliminują nadgodziny i pracę w święta i w niedzielę. Tak? Więc jakby tych elementów, które są dzięki wprowadzeniu umów zlecenia zamiast umów o pracę tańsze jest bardzo dużo z punktu widzenia pracodawcy. Teraz co nam proponuje Platforma? No Platforma nam proponuje rozwiązanie, w którym za 12 zł odbiera, nie wiemy jak dużo, ale większość tych uprawnień, które przysługują pracownikom. Tak? Może zostawią jakiś rodzaj urlopu, ale tego nie wiemy. Może zostawią jakiś minimalny okres wypowiedzenia, ale tego też nie wiemy. Może wprowadzą jakiś element konsultacji ale związkowych czy z załogą, ale tego też nie wiemy. W gruncie rzeczy tak naprawdę to jest bardzo liberalna propozycja liberalnej partii. Jedyne co nam dają to ten jako listek figowy działający 12 zł. Okej. Pełna zgoda, że to jakby pod tym względem też, też to jest element kosztowy. Dobrze, jeżeli mamy oceniać obecną kampanię wyborczą, z czym akurat ja się ani nie specjalizuję, ani specjalnie bym bardzo chciał wchodzić, to moim zdaniem tak, jest po prostu, faktycznie istnieje różnica między to a poprzednimi, jeśli chodzi o w ogóle podnoszenie tego tematu, bo o śmieciówkach, moim zdaniem, zaczęło się mówić relatywnie niedawno. I to jest, oczywiście to pewnie jest splot różnych okoliczności, tak? Jest ta kwestia jakby ogólnego kryzysu partii, która w tej chwili rządzi, która stara się jakoś tak wsłuchiwać i tą swoją odpowiedź, czy też jakiś miraż odpowiedzi na realnie istniejące problemy podać. No jest oczywiście kwestia też tej gigantycznej mobilizacji związkowej z 2012, tak? I jakby tej obudzenia się głównych central, które troszkę wyszły poza takie partykularyzmy branżowe i zajęły się właśnie kwestią czy to płacy minimalnej, czy to umów śmieciowych. Jest też jakby przemodelowanie sceny politycznej. Ja pamiętam, że i związane z Partią Razem, ale też związane z wynikami pierwszych wyborów prezydenckich, bo ja pamiętam, że w maju nas masowo wyzwaniano, żebyśmy tłumaczyli jakby czemu prekaria zagłosował na Kukiza, gdzie jakby też nie czułem się w tym dobrze. Przychodząc może do, mogę troszkę... Do meritum, tak. Zostawiając już kampanię. Tak, i co z tym pokrótce robić? Moim zdaniem tak, że bardzo fajny był przykład tego, że przy problemie, jaki mieliście z umowami, podjęliście próbę zbiorowego wynegocjowania tego, jakie są stosunki pracy. I prawda jest taka, że niezależnie od tego, jak dobre będziemy mieć prawo pracy, jak niesamowite będą kompetencje inspekcji pracy, jak nie rozbudujemy ustawy o związkach zawodowych, to tak naprawdę wspólne działanie pracowników jest tym, co jest podstawą, co zmienia te stosunki pracy. Naprawdę, jakby mówię to, że do wątku biograficznych się odwołam z praktyki administracji publicznej, gdzie widziałem, jak bardzo różne normy prawne mogą być na różny sposób pomijane, interpretowane, zamieniane jedne porządki prawne na drugie, to po pierwsze, też jako pewien praktyk związkowy.
niezależnie od tego, jak inspekcja pracy zrobi niezapowiedzianą kontrolę w międzynarodowej korporacji, grupie kapitałowej, która operuje, że też sobie pozwolę na nasz konkretny przykład, w sklepach wolnocłowych na lotniskach i nałoży karę rzędu 5000 zł, tak, to jakby nie muszę wydawać, że to jest śmieszność. Tak? Możemy oczywiście te limity podnieść, tak? Ale jakby już tutaj zaczynamy wchodzić w taką sferę gospodarczą, gdzie no jakby te limity musiałyby być już milionowe. Lepszym jakby spojrzeniem na to jest bardziej spojrzenie na właśnie kwestie, jak pracownicy i pracownicy do tego podchodzą, jak można ich namówić za wspólnym działaniem, jak można też ich wesprzeć w takich codziennych konfliktach, protestach, próbie wywalczenia lepszych warunków pracy, czy to na poziomie zakładowym, branżowym, lokalnym, wreszcie może kiedyś też krajowym i europejskim. No, nie odbierając oczywiście prawdziwości Twoich słów, że to ważne, żeby działać, bo to jest też jasne, no, czyli każde prawo jest na tyle ważne, na ile ludzie są gotowi bronić i walczyć, to znaczy. To jest strasznie zabawne, nasz wspólny znajomy kolega Wagla właśnie też, no czasami to się przypomina, że istnieje mnóstwo tych praw, które internauci teoretycznie mają w tym internecie, ale właśnie, no ale czasami jednak trzeba po prostu skorzystać, na przykład sprawa dostępu do informacji detalicznej. No właśnie. Co może nie jest dygresja na dzisiejszy wieczór, ale w każdym razie rzeczywiście ludzie, żeby te prawa działać, trzeba z nich korzystać, ale w takim razie dopowiem drugą połowę dialektyczną drugą połówkę i do tego Jan po prostu, że jednocześnie te prawa jednak muszą być, no bo co, nie poszli razem, co i to dał, nic im to nie dał, spowiodą ich, to znaczy, ponieważ jednak, znaczy z moich skromnych doświadczeń po prostu jakby rozmawiałem z korporacją, jednak jest takie coś, że no korporacja będzie z tobą rozmawiać tylko kiedy jakby jest, kiedy musi, prawda, a musi wtedy, kiedy jest jakiś przepis prawny, który ją do tego obliguje, czyli no to jest ten najbardziej banalny przykład, dlatego... Jest jeszcze taka jedna sytuacja, kiedy musi rozmawiać. No tak, ale tak, ale nie, no tak, nie, no tak, ale w prawie... Nie, maszyny stoją, tak? Ale też chyba nie maszyny stoją. Ale to jest widzisz, ta sytuacja. Ale no to może tutaj, na przykład być może bardziej jestem zawsze panikarzem, zawsze się bardziej boję tego czarnego scenariusza. Polskie prawo w ogóle regulujące z kolei prawo do strajku też jest strasznie ograniczone i strasznie. Znaczy jak wiadomo, że strajk jest nielegalny, to potem ci, którzy zastrajkowali, podnoszą za to odpowiedzialność materialną, a żeby on był legalny, to trzeba po prostu jakby przejść przez tyle formalności, że trzeba do tego mieć po prostu właśnie po prostu tak. Nie na świecie. Znaczy, to nie jest proste. To nie jest takie proste, że wychodzimy i jest strajk. Znaczy, to jest jakiś taki przeciwny paradoks. Ja tylko mam taką obawę, że w tej dyskusji, którą toczycie, że ona jest taka czarno-biała. To znaczy, są ci pracownicy, są ci pracodawcy i że gdzieś gubi mi się w tej rozmowie mnóstwo szarości, które są pomiędzy. To znaczy, jest pan hydraulik, który obsługuje dużą firmę, jest osobą tak samo zatrudnioną, ma osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i jest na śmieciówce, tak? Pewnego pięknego dnia spada mu gwiazdka z nieba, co się czasami zdarza, i dostaje drugie zlecenie w drugiej firmie. Żeby je odrobić, zatrudnia pracownika, tak? I w tym momencie jakby nagle on z tego prekariusza, tak, zamienia się w pracodawcę. A zatrudnia go, nie daj Bóg, zatrudnia go na umowę o pracę, co kończy się tym, że jak nagle pięknego dnia on straci to drugie zlecenie, to, a jeszcze kiedy może to jest kobieta, która to wtedy ona mu informuje go, że jest w ciąży, potem idzie na macierzyński, a potem wraca do pracy i przez rok nie może jej zwolnić. Tak? I to jest to nie jest abstrakcja. To znaczy, to jest realna sytuacja, która, znaczy, dopóki mówimy o tych biurowcach w Mordorze, tak, i ten jakby świetnie się poruszamy w tej czarno-białej sytuacji, ale właśnie potem jedziemy do Grudziądza, gdzie właśnie jest mnóstwo tych hydraulików, sklepikarzy, tak, i tak dalej, którzy funkcjonują trochę jak ten prekariat wykorzystywany i jednocześnie jako ci, bo tak naprawdę ten nasz hydraulik występuje w obydwu tych rolach jednocześnie, tak, on jednocześnie jest wykorzystywany i jednocześnie jest tym. I to jest, i teraz mam wrażenie, że ten dyskurs, którym operujemy, tak, że to są sytuacje, których on może nie objąć, a rozsądna regulacja powinna obejmować te wszystkie sytuacje. No więc, to znaczy,
ja rzeczywiście nie wierzę w tą szarość, znaczy uważam, że to wszystko rzeczywiście jest albo czarne, albo białe i mam na to dosyć, znaczy potężne argumenty, dla mnie jest jednak 150, czy tam właśnie już 200 lat tego, jak ludzkość próbuje sobie radzić z tym problemem. I wszystkie i takie podejście, jakie mówisz, uległo jednak, znaczy uległo tyle kompromitacji, że to jednak rzeczywiście jest takie proste. Znaczy, albo masz tych, którzy są naprawdę pracodawcami, tych, do których należą, czyli jakby przedstawicieli kapitału, czyli straszną proszczenie ludzi, takie określenie używa George Orwell, określenie tej grupy ludzi żyjących z dywidendy, takie określenie, czyli ludzie, którzy naprawdę mają tak dużo tego kapitału, że rzeczywiście w ogóle nie muszą przed tym pracować. I to oczywiście nie obejmuje raczej nikogo w tym pomieszczeniu, ale też bardzo wielu ludzi tak zwanych bogatych, to znaczy, bo może się jeszcze ciągle jeździć Ferrari, jeszcze ciągle nie być w tamtej grupie, zwłaszcza używamy Ferrari. Ferrari może nie było, ale z Maserati, używamy sobie kupić, to już właśnie. To znaczy, bo możesz jeszcze ciągle być w tej grupie tych to właśnie ciągle jeszcze po stronie, jednak właśnie praca, nie kapitału, ponieważ gdzieś na samej górze tego wszystkiego jest to jakaś korporacja, która i tak pobiera jakąś zacną sobie prowizję do tego, co to zrobić. Twój przykład właśnie z tej heroiki jest dla mnie o tyle strasznie zabawny, że się Państwu to, znaczy pochwalę bez końca. Skończyłem pisać powieść, która się zaraz właśnie dzieje, część akcji dzieje się wśród górników XIX-wiecznych. I XIX-wieczny górnik to jest bardzo zabawne, bo dokładnie w takiej właśnie sytuacji, czyli właśnie zatrudnia podwykonawców, to znaczy formalnie górnik pracujący w XIX-wiecznej kopalni, w związku z tym musiał trochę rozkminiać, jakby na czym polega jego życie, na czym polega finanse. Więc górnik, no dobra, to się zmienia. Górnik w XIX-wiecznej kopalni formalnie był właśnie niezależnym przedsiębiorcą, tyle tylko właśnie, że jakby no, był związany tak zwanym dzisiaj to się ładnie nazywa Monopsą, w takiej sytuacji, że jakby od swojego, wcale nie od pracodawcy, tylko od kopalni, dostawał prawo do eksploatowania węgla w tej kopalni i potem jakby musiał jej sprzedawać tak węgiel. Znaczy nie mógł tego węgla sprzedawać na własną rękę. Oczywiście zresztą nie ma infrastruktury, trzeba mieć jednak na linię kolejową, żeby sprzedawać, różne rzeczy trzeba mieć. Więc on się się dzieje oczywiście w Ameryce, więc on się czuł właśnie na samym początku, że złapał ten amerykański sen, ponieważ jest przedsiębiorcą i zatrudnia podwykonawców, czyli rzeczywiście zatrudnia jakichś ludzi, którzy tam się, bo się zna na tym, bo ci ludzie mu coś tam puką. I on jest, wydawało mu się właśnie, że jest przedsiębiorcą, że w zasadzie inni górnicy są jego konkurenci. I rzeczywiście bardzo długo pracodawcy rozgrywali w taki sposób przeciwko sobie, jak już powinna, że nie płacono mu za godzinę pracy, tylko płacono za ten węgiel, który odebrał. Ci pracodawcy zawierali z nim bardzo skomplikowane te układy. Strasznie długo to trwało dla samych górników, jak kilkadziesiąt lat bawienia się w tą zabawę, zanim zauważyli, że to jest wszystko razem ściema, że nie są przedsiębiorcami, że nigdy w życiu się nie dorobią, ponieważ jak tylko ci górnicy za dużo zaczynają za tym zarabiać, kopalnie wyrównywały widełki między tym, za ile kopalni płaci za to prawo do tej eksploatacji i za ile kopalnia nie okupuje węgiel. Więc potem zaczął się strajk, no właśnie tu wchodzi moja powieść, właśnie w roku 1877, potem zaczęły się związki zawodowe i mamy dzisiejszą paradoksalną sytuację 150 lat później, kiedy chcemy wymienić przykład zawodu, który na pewno powinien być związki zawodowe i przychodzi nam górnicy automatycznie, że oni, co jest strasznie zabawne 150 lat temu, właśnie oni byli dokładnie w takiej sytuacji, jak dzisiaj ten twój wybrał, w sensie, no jak to jest też przedsiębiorca, to jest ale to właśnie, dzisiaj powiedzieliśmy, że górnik w tej biało-czarnej sytuacji jest, no górnik jest, wiadomo, czarny jest. Jak to stanę górnik, ale właśnie znaczy, ja nie wierzę w te szarości. Znaczy, twój hydraulik przede wszystkim dla tego typu sytuacji stworzone instytucje spółdzielni i naprawdę właśnie to jest ta iluzja, że każdy z nas musi założyć tą firmę Hydraulic Corporation i kiedyś się dorobić do tego wiedzowca. Najważniejsze jest należy pogodzić się z tobą, że dorobi się wiedzowca hydraulika. Załóż spółdzielnię z drugim hydraulikiem. Mam ci pytanie, czy nie ma, czy tą szarością na przykład nie byłaby wszystko spółdzielnia? No ale to w tym sensie że dałoby się, że to nie jest, że on zakłada firmę jest wytwarzem, bo on z tą pracownicą swoją i jeszcze paroma hydraulikami zakłada spółdzielnię. Tak? Zakłada spółdzielnię i od tej pory zostają z jednym zleceniem na dwóch, tak? No nie to wiemy też trochę, że kapitalizm działa tak, że dwóch biedaków, nawet jak mają taki fach jak hydraulik w ręku, no jakby nie wygra z międzynarodową korporacją. No bo... Hydrauliczną. W sensie, pytanie, to znaczy nie chciałbym tego sprowadzać do anegdoty, tak? To znaczy dlatego, że wydaje mi się, że dotykamy tutaj gdzieś jakby istotnego problemu, chociażby takiego, dlaczego ten czarno-biały dyskurs jest też na przykład w dużej mierze odrzucany, tak? I nie wydaje się, znaczy raczej rozwiązania są oceniane ze względu na to, jakie
na ile realistycznie one są w stanie, poprawić sytuację konkretnych grup, a nie ze względu na to, jak dobrze pasują do czarno-białego dyskursu. Więc to wydaje mi się, że to dosyć istotne. Znaczy, zważywszy na to, jak poprzednie jest ten dyskurs, że każdy z nas powinien założyć firmę i ile wysiłku, ile instytucji włożyło w to, żeby nas przekonać do tego, że jesteśmy wszyscy tacy przedsiębiorczy, odkręcenie tego to jest perspektywa właściwie na lata, bo też jak gdyby to ryzyko, o którym mówimy, że zakłada się tę firmę i ona może się nie powieść, jest takie bardzo rozciągnięte w czasie, prawda? I od razu tego nie widać. Wszyscy naprawdę są przekonani o tym, że to właśnie im się uda i to jest jakoś głęboko zakorzenione, że oni będą pracować, jak przez jakiś czas był taki epizod, że pracowałam w gazecie, która opisywała właśnie startupowców i kręciłam się, rozmawiałam, prowadziłam wywiad z ludźmi, którzy zakładają małe firmy i to są naprawdę ludzie przekonani o tym, że to jest właśnie ten pomysł, który się powiedzie i oni pracują. To jest prawda, że oni pracują na ten sukces czasami po 20 godzin na dobę, nie mają żadnego życia prywatnego, wszystko jest odsunięte na jakąś perspektywę, że jak mi się uda, jak się dorobię, jak w końcu to rozkręcę, to na pewno przyjdzie na to czas i ja nie jestem w stanie tym ludziom odmówić ani tej nadziei, ani tej pracowitości, bo to widziałam, ale tu moim zdaniem jest ten problem, że trudno jest ludziom sprzedać tę opowieść, że sorry, ale wam nie wyjdzie, tak? Większość z was się nie uda. Kto to kupi, w sensie jako dobrą monetę, kto to przyjmie jako swoją narrację i powie tak, rzeczywiście to nie ja zostanę kolejnym Jobsem. No, obawiam się, że się to nie uda, bo doświadczenia, nie wiem, z państwowym monopolem loteryjnym wskazują na to, że jakby, który z każdego tak racjonalnego, matematycznego punktu widzenia jest podatkiem od głupoty, tak wskazują na to, że mamy skłonność do żywienia się ułudą i każdy z nas może być. I jeśli będę wystarczająco ciężko pracował, to będę jak Mark Zuckerberg, tak? Znaczy, jest taki zbiorowy sen, bardzo miły, który... Znaczy ja podejrzewam, że gdyby więcej z nich miało etaty, to mniej by rozważał po opcję zakładanie startupu po prostu. Tak? Czy przyzwoity staż z perspektywą na prawdziwy etat. To nie mówię, że wszyscy, ale na pewno 10% z tych startupowców by to urwało, no bo jest miło i bezpiecznie, jak jest miło i tyle. No. Startupowcy to informatycy, oni chcą, to mają etaty. Ale nie tylko. Ale poczekajcie, którzy się przyzwoicie z waszą rączką, a ci, co są nieprzyzwoici, mają głos. Bez sensu. Przeszliśmy już zapytać sami. Tak. Okej, to z perspektywy przedsiębiorcy. Czyli na generalnie uważam, że umowy o pracy nie są niczym złym, a są pewnym filtrem dla tego, kto powinien być przedsiębiorcą, a kto nie powinien być. Bo uważam, że umowy śmieciowe sprawiły, że ryzyko prowadzenia biznesu zostało przerzucone na pracowników. I plus ten cały mem, załóż firmę, to, że każdy może założyć firmę, ludziom się wydaje, że każdy ma prawo założyć firmę i każdy ma prawo odnieść sukces, a praktyka jest taka, że jest to cholernie trudne i trzeba umieć zarządzać, a polscy przedsiębiorcy nie potrafią zarządzać w znacznej większości. I oni teraz całe ryzyko przerzucają na pracowników. Jak w firmie nie idzie, no to nie wypłacają pracownikom pensji, czy tam właśnie ograniczają sobie koszty przez umowy śmieciowe, a w sytuacji, kiedy byłyby jednolite warunki dla wszystkich i nie byłoby tych dziur w postaci umów śmieciowych, no to albo potrafisz prowadzić firmę, która ma takie, a nie inne koszty, albo sorry stary, to nie jest dla ciebie, może nie powinieneś tego robić. Ja jeszcze powiem z perspektywy właśnie przedsiębiorcy, który musi konkurować na rynku z firmami, które mają niższe koszty, bo mają po prostu umowy śmieciowe, że no ja się czuję, gram w grę, w której jedni mają inne zasady. I jako przedsiębiorca jestem za tym, żeby były jednolite zasady dla całego rynku. Tak, zdecydowanie. No, ale... To znaczy, krótko mówiąc, umowy śmieciowe są nieuczciwym aktem nieuczciwej konkurencji. Tak, dokładnie. Ale jest też tak, że jest taki, bo o tym nie rozmawialiście, jest taki procent osób, które są przedsiębiorcami tak zwanymi, a są po prostu samozatrudnionymi, tak? No, to są gdzieś w firmach, no rynek reklamowy, IT również, nie wszyscy mają etaty, więc generalnie część na tym nie ma. Więc myślę, że to też jest bardzo duży problem. I to jest też tak, że oni w jakiś, znaczy osoby, które
właściwie są zmuszone do zakładania firm tylko i wyłącznie po to, żeby pracować w jakiegoś pracodawcy, po to, żeby nie ponosił ryzyka, bo wtedy już nie ma absolutnie żadnego ryzyka z tym związanego. Też wykorzystują podwójne dziury w systemie podatkowym. To jest coś, o czym tutaj nie do końca była mowa. A też wtedy zupełnie inaczej już się rozliczają w ogóle z fiskusem, tak? I te wszystkie ulgi, które dostają i te rzeczy, które kupują na firmę, czasami na to chyba nie są. Ja też to dlatego tak dobrze źle, bo ty mówisz, że oni są zmuszani, no ale bardzo często właśnie jakby nie są zmuszani, że podoba im się może, bywają zmuszani, ale to jest jakiś jednak coraz większy, ale jednak wciąż procent tej grupy, tak? Zaraz to powiem. Aha, i właśnie moim zdaniem to, co się dzieje z tymi samozatrudnionymi osobami, ten charakter rozmów, który się z nimi przeprowadza, jak to wszystko, jak to światopogląd się z tego wyłania, wynika właśnie z jakiegoś kryzysu wspólnotowości, moim zdaniem kryzysu polityczności też, polityki w Polsce, że ludzie są jednak przekonani o tym, że żadnej wspólnoty się w tym kraju nie zbuduje i że nie ma co polegać w ogóle na tym, że jakaś instytucja, która ma reprezentować moje interesy, to zrobi. Znaczy z jakiegoś takiego głębokiego przekonania o tym, że naprawdę każdy musi grać ze swojej ramki, po prostu nikt o niego nie zadba. Czasami to się odbudowuje gdzieś, prawda, w jakichś takich nieoczywistych przestrzeniach, zupełnie jakieś wspólnoty lokatorskie, jakieś sąsiedzkie inicjatywy, jacyś ludzie wspólnie odprowadzający dzieci do przedszkola zaczynają myśleć o tym w ten sposób i to się trochę odradza, ale to są zupełnie takie moim zdaniem nadal marginalne zjawiska. Tak, ale też jest ten ważny aspekt, o którym tutaj mówiłeś, że tak naprawdę pracodawcy, którzy działają w tej, powiedzmy, szarej strefie prawnej i zatrudniają ludzi na umowę cywilnoprawne w momencie, kiedy nie powinni ich tak zatrudniać według prawa, stwarzają też większą konkurencję dla osób, które zatrudniają ludzi uczciwie. I myślę, że o tym się też bardzo mało mówi. To znaczy osoba, która zatrudnia na umowę o pracę, w dużej mierze jest traktowana jako po prostu frajer, tak? Znaczy nie wykorzystuje systemu tak, jakby mógł, żeby po prostu mieć więcej swojej wody niż. Czyli inna sprawa, że po prostu zdarzają się na przykład przetargi, w których jedna oferta to jest powiedzmy mimo usługi abonamentowej jest 4000 miesięcznie usługa, 8000, 14000. Klient się pyta, dlaczego chcecie najwięcej? A my mówimy, bo my zatrudniamy legalnie. No i dlaczego klienta? Generalnie nie obchodzi, bo w jaki sposób my zatrudniamy ludzi. A powinno, jeśli klientem jest państwo, przepraszam, to jest tylko tak na chwilę. Jeśli klientem jest państwo, to zdecydowanie powinno to państwo obchodzić i my mamy to zawarte dosyć jasno w programie wdrażania, w ogóle uważamy, że przetargi na usługi publiczne na przykład powinny też zawierać ten warunek, żeby były wykonywane przez takich pracodawców, którzy zatrudniają ludzi zgodnie z polskim prawem i go przestrzegają. Co w tym momencie się nie dzieje, tak? Wykonawcy usług publicznych się konkurują właśnie niskością tej oferty i ona jest tym niższa, oczywiście im bardziej ludzie są zatrudnieni na śmieciówie, im mniej tych osób jest zatrudnionych i im dłużej pracują, tak? To trzeba skończyć zdecydowanie, to jest jedno z takich zdarzeń. No, albo czym większa jest mechanizacja, innowacja, efektywność, tak? Wynikająca z organizacji pracy, znaczy to nie są tylko te czynniki. Przecież. No ale, ale mówimy właśnie o takich sytuacjach, w których ludzie są zatrudnieni do ochrony szpitala, do sprzątania sal, na umowach, które absolutnie nie regulują oczywiście niczego nie gwarantują na głodowych stawkach. I często jest tak, to jest dla mnie szokujące, na przykład byłam w Grodzisku Mazowieckim bodaj pod Urzędem Pracy, zbierali się podpisy i w pewnym momencie wyszły dwie pracownice Urzędu Pracy. Jedna z nich była kucharką, a druga była urzędniczką i ta urzędniczka mówiła, że się nie podpisze, bo ona z umowami śmieciowymi nie ma nic wspólnego i w ogóle to nie obchodzi, ale kucharka mówiła, że ona owszem ma umowę śmieciową i ona mówiła dzisiaj po imieniu i ta kucharka mi podpisuje, że już pani za kucharkę podpisze, żeby jej lepiej było. I tak... I tak się zrobiło krucho, nie? One razem na tym papierosie, ale w sumie jednak osobno. Tu jest coś nie po kolei, nie do końca. No, ludzie jednak nie stają razem. Tak, Kuba też chciał. Jak przeszliśmy do tych przetargów, tak? To też
ja tu troszkę tak podbuduję swoje tezy, bo akurat też z tym mieliśmy do czynienia, tak naprawdę jakby się uprzeć. I na przykład wykorzystać część już istniejących przepisów odnośnie odrzucania na przykład oferty, która przedstawia rażąco niską cenę, tak? Za którą zamawiający uważa, że nie ma fizycznej możliwości wykonania. Jakby brać pod uwagę to społeczne i tak jakby troszkę popracować, tak? To jakby to nie mielibyśmy my na przykład interwencji w sądzie i w prokuraturze poznańskiej, gdzie były sprzątaczki na umowach zlecenia, tak? Ponieważ jak wiemy, jest to typowe świadczenie usługi zlecenia, takie same jak prawo. To jest dzieło, dzieło. Więc to jakby, tak, już ostatni ten kamyczek do ogródka, gdzie ja będę mocno postulował, nazwijmy to, działania nie ograniczające się tylko i wyłącznie do perspektywy prawnej. To jest jakby kwestia rzeczywiście szerszych przemian świadomości. I to jakby bardzo ciekawy był wątek tego, jak w ogóle ludzie w Polsce postrzegają stosunki pracy. Oczywiście tutaj niestety nie znam autora, bo zawsze zapominam autorów cytatów, które lubię, odnoszący się do społeczeństwa amerykańskiego, gdzie podobno budowa socjalizmu byłaby bardzo trudna, ponieważ jest to kraj, gdzie mało kto się uważa za robotnika, a wszyscy za milionerów w przejściowych kłopotach. To jest oczywiście też obraz polskiego społeczeństwa. I to jest oczywiście też ta kwestia, że przykłady, które tutaj padały, pielęgniarki pracujące formalnie, tworzące jednoosobowe firmy bardzo często, bądź zatrudnione zlecenie, pracownicy budowlanki, sprzątaczki, ochroniarze, kucharki, jakby cały szereg tych branż też, nazwijmy to klasycznie, robotniczych, tak? Nie tylko kreatywna klasa IT, media, czy też świat kultury. Początkowo jakby przyjmował kontrakty jako super, bo jest trochę więcej na rękę, tak? Jakby to też się zmienia z czasem, kiedy się na przykład ktoś orientuje, że no, siódmy rok bez urlopu to już jest troszkę nie tak, tak? Albo urlop w formie takiej, że nie jest płatny. Albo jak tutaj przykład też naszego kolegi, jak wreszcie zdarzył się wypadek przy pracy i w szpitalu ci, którzy byli tam akurat na zatrudnieni na czarno, trzeba było do pomocy społecznej się zwracać, żeby w ogóle były pokryte koszty leczenia. I tak, więc no niestety jakby w dużej mierze ta brutalność rynku pracy troszkę nauczy tej wspólnotowości, ale też z drugiej strony no to jest zadanie dla podmiotów społecznych, politycznych, opinii, znaczy mediów, tak, czy trzeciego sektora, żeby też w jakiś sposób tego ducha wspólnotowego reanimować, tak, nazwijmy, albo stworzyć na nowo, co reanimować. To ja bym wchodząc do tego, ponieważ też powoli kończy nam się czas, ale mam jeszcze, bo co to dla mnie było, widzę, to co było dla mnie za chwilę, to było dla mnie takie wstrząsające, jak spojrzałem na te badania Eurostatu, to było takie bardzo jasne przełożenie tego, że ten podział na etatowców i śmieciówkowców, o którym mówił Wojtek, że on ma charakter nie tyle klasowy, co pokoleniowy. To znaczy według badania Eurostatu to wynika, że tam w grupie 18-20 to jest ponad 80%, w grupie 20-24 to jest tam 70%, mniej więcej, tak z pamięci, ale jakby to mniej więcej ta skala, tak? I to gdzieś tam spada do osób, że osoby, nie wiem, w moim wieku, tak, czyli 40-letnie to już jest nieradykalna większość, tylko zdecydowana mniejszość. I to jest moim zdaniem jakby takie bardzo ciekawe pęknięcie społeczne, które wraz ze starzeniem się społeczeństwa i naciskiem osób starszych na cały system opieki społecznej, tak, znaczy będzie procentowo coraz więcej obciążenia, tak, które będą z tym związane, będą coraz większe w związku z tym także, tak, a jednocześnie to ze względu na to, że ich będzie dużo, będą miały też przełożenie polityczne, tak, i że tutaj być może grozi nam jakieś pęknięcie o charakterze właśnie pokoleniowym, a nie
A nie. Znaczy, ja tylko muszę na chwilkę zaprotestować, że może powiem wreszcie coś kontrowersyjnego, bo bardzo się ze zgadzamy, że ja z kolei generalnie uważam, że dla osoby z grupy wiekowej 18 do 25, czyli po prostu dla studenta, mówiąc krótko, znaczy w tej grupie wiekowej, to jeszcze dla niego zatrudnienie właśnie na zleceniu. Jeszcze jest moim zdaniem coś naturalnym, znaczy jeszcze nie uważam, że naprawdę nie uważam, że nawet uważam, że prawo nie powinno specjalnie do tego zachęcać. Znaczy, jeżeli ktoś rzeczywiście jest zmuszony sytuacją życiową do przerwania edukacji przy wieku lat 18, no to trudno nie przerywa, ale nie uważam, że to jest dobre w ogóle dla społeczeństwa. Uważam, że jednak, znaczy wierzę w podnoszenie do celu kapitału ludzkiego i tak dalej, więc natomiast cały problem zaczyna się od tego, że coś, co mogłoby być naturalną sytuacją dla młodego człowieka, że właśnie w czasie studiów sobie zarabia, że w czasie studiów odbywa pierwszy rzeczywiście symbolicznie płatny staż i on rzeczywiście wtedy może mieć zupełnie jakąś totalnie ściemnioną, znaczy umowę jakąś taką bardzo nieatrakcyjną dla tego, czyli tam nie wiem, 300 zł za dwa tygodnie, coś w tym guście na pół etatu, nie wiem, jakieś takie rzeczy, że robi student, to jest ta pierwsze kroki w jakiejś branży i w ogóle dopiero patrzy, co oni robią, to jest jeszcze dla mnie okej. Natomiast jakby no, przesiedziawszy już właśnie ileś tam lat w jednej korporacjach, że ten skacząc po różnych innych, widziałem taki fascynujący fenomen takiego, właśnie kiedyś mówiono o wiecznych studentach, a teraz jest ten fenomen wiecznych stażystów, to znaczy ludzi, którzy już, powiedz sobie szczerze, już nie są tacy strasznie znowu młodzi, natomiast już ta 30 stuknęła, a oni nadal są zawieszeni w takiej tymczasowości i dalej ktoś im macha tą markę tego etatu. Ja jestem z natury rzeczy pesymistą, ja to wszystkim powtarzam, ludzie, którzy nigdy ci nie dadzą tego etatu, tak mówię w takich prywatnych pogaduszkach, ponieważ znaczy jakby naturalny taki mechanizm, i to dotyczy każdej korporacji, mnie to ciągle fascynuje, jak bardzo problemy, z jakimi mamy do czynienia, mieliśmy do czynienia ludzie 300 lat temu literalnie. Mechanizm awansu w korporacji jest taki, że w korporacji awansują tacy ludzie, którzy nigdy w życiu swojemu szefowi nie powiedzieli, że czemu się nie da zrobić, na co się za mało środków i tak dalej. Sztuka jakby awansu i bycia menadżerem polega na tym, że generalnie oszukuje się tych swoich pracowników, bo tylko w ten sposób można to zrobić. Mami się ich tym, że no może w przyszłym kwartale będzie jakiś etat, nie będzie. Po prostu jego nie będzie, bo ten człowiek jak pójdzie do swojego szefa i powie mu, nie możemy tak dalej robić, potrzebujemy drugiego etatu, to on to zastąpi takim, tylko ten mechanizm, że chcemy usłyszeć przyjemną bajkę, działa w różnych zaskakujących miejscach. Jakby wszyscy ludzie w całej hierarchii korporacji są przyzwyczajeni do tego czegoś, że nie przychodzi do nich mówiąc, że mamy za mało środków, mamy za mało ludzi, trzeba na projekt przydzielić. Nowe etaty w korporacji pojawiają się tylko, kiedy korporacja uruchamia nowy projekt, to etat prestiżowy i owszem, wtedy nagle pojawia się jakieś 60 etatów i tam się tych najzdolniejszych stażystów. A takie coś, że ktoś liczy na to, że to wysiedzi, to po prostu nie działa. To pamiętam u nas, że u nas był taki, nawet taki gigantyczny zasys wszystkich tych naszych wiecznych stażystów, jak Axel Springer założył dziennika. No to właśnie wtedy ci ludzie dostali te etaty, ale nie tu, bo po prostu to się pojawia, jak jakaś korporacja ma nagle nowy projekt i chce im palić pieniądze z jakiegoś powodu, to wtedy dopiero pojawią się te etaty. I dla mnie, ja widzę bardziej problem nie tyle w tym pęknięciu pokolenia, co w tym, że ten system jakoś zamroził, znaczy mamy już taką całą sytuację ludzi, że z punktu widzenia swojej takiej roli społecznego zamocowania w społeczeństwie, mając po 30 parę lat, a ciągle się traktuje właśnie jak dalej na studiach i więc jest naturalne, żeby się nie płacić, więc no, problem wiecznych doktorantów, wiecznych stażystów i tak dalej. To mnie to wszystko martwi najbardziej. Czy właśnie jest... Tak, koniecznie. Ten bardzo dużo mówi. Znaczy dlatego, że to wszystko to się cały czas wydaje takie naturalne, kiedy się to funkcjonuje. Jako osoba, która jest w tym wieku, którego cała ta opowieść dotyczy. To... Ale do 25 lat pani to jest rozwoju. To wszystko się wydaje takie naturalne i trudno jest naprawdę to zobaczyć. Znaczy, wydaje mi się, że to jest po prostu taka rzeczywistość, w której jesteśmy w tym momencie zanurzeni jak ryba w wodzie i my nie wiemy, że jesteśmy w tej wodzie. To moment, kiedy właśnie coś nie popsuje i dlatego uważam, że no, konieczne jest wprowadzenie tych jednak odgórnych jakichś zasad i ustaleń, między innymi właśnie jeśli chodzi o kwestie staży, czy w ogóle wolontariatu, no to jest w ogóle bałagan pojęciowy straszny, jeśli chodzi o ustawy. I trzeba to uporządkować i w ogóle skończyć z taką możliwością, że ktoś jest w ogóle jakiś bezpłatnym stażem. Nie ma czegoś takiego bezpłatny staż. Na bezpłatny staż może sobie pozwolić osoba, która jest już na tyle dobrze sytuowana, że sobie w stanie opłacić dojazd do pracy, mieszkanie, ubranie itd., itd. Osoby, które nie mają takich możliwości, pójdą do jakiejkolwiek beznadziejnej pracy w jakichś strasznych warunkach, na przykład gastronomii. I żeby w ogóle móc się utrzymać, tak? Czyli od razu na starcie osoba, która podejmuje ten na przykład bezpłatny staż, będzie miała nieco lepiej wystartować później w ten rynek, tam gdzie już te etaty się w ogóle znajdą, może kiedyś.
i tak ma lepiej niż ta osoba, która zaczyna w ogóle od zupełnie innej pracy. Także jest konieczne zdecydowanie wprowadzenie minimalnej stawki też dla stażystów, tak? I no, nie da się inaczej. Nawiązując do spostrzeżenia, może umowy śmieciowe są pewną odpowiedzią na potrzebę rynku, potrzebę liberalizacji. W zasadzie warto zauważyć, że umowy śmieciowe w porównaniu z umowami o pracę na czas nieokreślony różnią się głównie składką na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. I o ile składka na ubezpieczenie zdrowotne nie budzi takich kontrowersji, to zazwyczaj ludzie nie chcą płacić składki na ubezpieczenie społeczne z tego powodu, szczególnie ludzie młodzi, stąd względnie brak buntowania się wśród ludzi na studiach lub bezpośrednio po studiach przeciwko takim formom zatrudnienia, ze względu na to, że te osoby nie wierzą, żeby ZUS przetrwał do czasu, kiedy one będą w stanie pobierać emeryturę. I wydaje mi się, że tutaj właśnie tkwi ten problem. Oczywiście ze strony pracodawców umowy śmieciowe są lepsze, ze względu na to, że pracownicy wówczas mają odebrany cały szereg praw. Natomiast jeżeli chodzi o osoby młode, to rzeczywiście być może istnieje taka potrzeba, ale nie jest to potrzeba, która wynikła ze względu na jakąś zmianę tych form zatrudnienia, czy powiedzmy struktury rynku pracy, tylko potrzeba, która wynikła z pewnej patologii, która jest w dyskursie, a o tym, czy jest realnie, już raczej nie jestem w stanie stwierdzić. I tutaj pewnym rozwiązaniem byłoby wysunięcie jakichś postulatów, jak można uzdrowić ZUS. Po kolei, przepraszam. Dobra, to ja chciałem tak właśnie o czymś innym, ale tak może powiem na temat tego ZUS-u. Ja mam wrażenie, że to jest coś, co zresztą profesor Orężak mówiła w zeszłym tygodniu. Ta niewiara w ZUS to nie wynika z jakiejś takiej, nie wiem, strukturalnej niewydolności ZUS-u czy czegoś takiego, tylko po prostu jest gigantycznego aparatu propagandy, który przeciw temu ZUS-owi, no nie wiem, działa najlepsze od 10 lat, ale to jest związane z OFE. Ale ja chciałem właściwie się zapytać, tak trochę rzucić takie pytanie na temat, ponieważ wspomniano o samozatrudnieniu jako formie prekaryzacji. A to nie są umowy śmieciowe w ścisłym sensie, to jest jakiś tam w bardzo szerokim sensie. I ja się zastanawiam, czy nie jest tak, że jeśli teoretycznie wprowadzimy te wszystkie super rzeczy, typu wprowadzimy, nie wiem, prawo do niezapowiedzianych kontroli, PIT-u i tak dalej, a to czy nie będzie tak, że przy tym naszym zaniku jakichś takich wspólnotowości, braku związków zawodowych i tak dalej, czy nie będzie tak, że to samozatrudnienie będzie jeszcze większym problemem niż jest teraz, co z kolei samozatrudnienie jest w zasadzie trudniejszą formą prekaryzacji do zwalczenia, ponieważ to jest, no tutaj się nie da zrobić żadnych jakichś, nie wiem, no, zwiększyć uprawnień kogokolwiek i tak dalej, więc zastanawiam się, czy to samozatrudnienie, mam wrażenie, że w niektórych branżach tak działa, tak jak ZUS zaczął kontrolować szkoły językowe, które zatrudniały na umowę o dzieło, a coraz więcej szkół wymaga od lektorów, żeby mieli własną działalność gospodarczą. Mówiąc, że po ustosowaniu umów o zatrudnieniu umów o dzieło, tak, w internecie pojawi się bardzo dużo ogłoszeń, tak, przetargów na wykonanie usługi przez firmę. Oczywiście, że się pojawia, a jeżeli musimy, przepraszam, bo chyba po prostu będzie dzisiaj dzień, że będę powtarzał jedną tezę przez cały wieczór, ale przepraszam. No dobrze, tak, trwają. Taka reakcja będzie na każdy krok. Niezależnie od tego, czy on dotknie umów dzieło, zlecenie, samozatrudnienia na czas określony i tak dalej. To jest jakby wpisane naturalnie w system gospodarczy, w którym funkcjonujemy. Więc jakby stąd też z tyłu głowy warto, chcąc zmieniać rynek pracy, chcąc zmieniać te stosunki, mieć po prostu to, że to jest też kwestia budowania wspólnotowości, tak, tych osób, które pracują na jednym. To jest kwestia budowania pewnych wspólnych doświadczeń, czy to konfliktów, czy protestów, czy jakichś form postawienia się, tak, które mogą być, które tak naprawdę zmieniają te relacje.
sumując, tak? Jeżeli stawiamy sobie za wzór stosunki pracy stosunkowo socjalne, lewicowe, obowiązujące we Francji, to tak naprawdę tam, jeśli chodzi o prawodawstwo, stosunkowo ono się nie różni diametralnie od polskiego. Różni się to, jak działają i związki zawodowe, i pracownicy. Po prostu to zdjęcie tego menadżera uciekającego bez koszuli. Jego przykład, tak? Niekoniecznie do tak drastycznych form, ale oczywiście to Francja też jest znana, tak, gdzie nawet mają na to określenie, że szefów się po prostu bierze czasem jako zakładników. Ale jakby to warunkuje tam też stosunki pracy. To ma przełożenie na poziom płac, na długość czasu pracy, na zasięg powiązywania układów i tak dalej, i tak dalej. I też nie wszystkie te akcje, łącznie z tą najsłynniejszą, są robione z oglądaniem się na porządek prawny. Magda, bo to jeszcze tam przerwałem. Nie, bo ja tylko chciałam powiedzieć, że mam wrażenie, że czasami to, jak myślimy o składkach na ZUS, w ogóle totalnie się mija z tym, do czego on tak naprawdę służy i nie do końca odpowiadamy na swoje emerytury. Tylko tak naprawdę z tego, co my złożymy w tej chwili, są finansowane emerytury naszych dziadków, tak? Albo rodziców, w zależności od tego, w jakim wieku jesteśmy, w jakim wieku oni są, a o tym mam wrażenie, że mało kto pamięta. No tak, tylko że ten system. Jest kwestia solidarności. Tylko że ten system dyszy. Ten system już teraz ma zadyszkę, tak? I ja to teraz będziemy się z czym, biorąc pod uwagę trendy demograficzne, za 10 lat ten system będzie totalnie niewydolny. No, musi z czym armia będąca płacę będzie musiała się. Ale słuchajcie, ale jeżeli chodzi o to, że solidarnością społeczną, że samą solidarnością społeczną jakby i tym tego nie załatwimy, tak? Znaczy są potrzebne inne działania. Przepraszam, możesz się wstrzymać, bo tutaj jeszcze ten kolega chciał do głosu wcześniej, a potem już ty. No ale potem już nie będzie o ZUS-ie i nagle będę go chciał. Jakaś kolejna. No dobra, dziękuję, słuchajcie, bo ja chciałem zwrócić uwagę na, że ciągle jakoś strasznie nieobecne w tym tekście, że ZUS-u pewnie nie dotrwa i tak dalej, jest to coś, że ZUS przetrwał II wojnę światową jednak, to jest strasznie. Właściwie ktoś, ktoś musi ten kiedyś napisać artykuł i tam usłyszeć, ja bo chyba, bo już nie wiem kto to zrobił, znaczy rozumiem Szlachtara, jeżeli tego nie robię od paru miesięcy, znaczy to była jedna, znaczy zdaje się to w ogóle jedyna instytucja, która ciągłość państwa polskiego jakby zapewniła przez II wojnę światową. I proszę zwrócić uwagę, jaka wtedy była, z jaką wtedy mieli do czynienia z zapaścią demograficzną. To znaczy, z czysto demograficznego, statystycznego punktu widzenia, w powstaniu warszawskiej Holokaust, to był właśnie do zagłada bardzo produktywnych, ten czysto Kamil Baczyński, w pewnym nie mógł już wykuwać tego backupu, który wybuchł. Agencje reklamowe. Właśnie tak. ZUS przetrwał, coś chciał na to zwrócić uwagę, przetrwał tam dzięki heroizmowi właśnie księgowych, to jest właśnie gdzie zawarte, że u nas zawsze postawi pomnik właśnie kogoś, kto spuścił z dnia miasta, nikt się nie postawi pomnika tego księgowego, który cały czas by pilnował, żeby ludzie dostawali emerytury w generalno-gubernatorstwie. Znaczy w ogóle, jaki tu był heroizm i jaki to był jednak, znaczy niesamowite, że przetrwało to coś, więc wydaje mi się, że obecna zapaść demograficzna jednak nie będzie tak straszna, jak II wojna światowa Ja chciałem wrócić do tego hydraulika, który się zapytał z drugiego hydraulika, ponieważ ta sytuacja wydaje się dziwna czy nietypowa, to jednak ten mempleks takiego małego przedsiębiorcy, który nie może sobie zatrudnić pracownika, jest bardzo silny. Wydaje mi się, że jest na tyle silny, że to on napędza wsparcie Nowoczesnej. I była wspomniana spółdzielczość, którą próbowano określić gdzieś na tym spektrum od bieli do czerni jako szarą. Choć wydaje mi się, że spodziewać na tym spektrum to jest akurat różowa, to ona nie jest i tutaj nie ma. To jest moje pytanie do Razemów, czy generalnie jakie jest podejście i postulat co do spółdzielczości? Obecnie w Polsce, żeby założyć spółdzielnię, trzeba mieć co najmniej 10 spółdzielców. Drugich hydraulik nie 5, ale socjalna. Ale potem sam Jarek zaczął odlatywać, żeby to była kobieta, żeby to był grudniąc i tak dalej, prawdopodobnie się załapią. To znaczy, ja przepraszam, ale ja uważam, że to jest słuszna diagnoza. To znaczy ja uważam, że jeśli mówimy o tym, że właśnie ci drobni przedsiębiorcy, że oni
że oni pewnie w dużej części zajmują właśnie elektorat nowoczesny, to podejrzewam, że to jest prawda i to jakby też podejrzewam, że wynika z tego, że w momencie, w którym, że jakby no to są, to nie jest rocket science, no jeżeli masz sklep i zatrudniasz tam kobietę za latą, tak, i ona idzie na macierzyński i jej nie ma i musisz zatrudnić kogoś na jej miejsce, a potem ona wraca, tak, to masz poważny problem. I te kwestie, które dotyczą uelastycznienia czasu pracy, to nie jest tylko problem korporacji, które chciałyby, no tam jeszcze wycisnąć 1,5%, tak? Tylko to jest jakby realny problem działania przedsiębiorcy. Jakby wydaje mi się, znaczy nie spłycałbym tego, no bo to z, do, no, no tam, no, można powiedzieć, tak? No, ale ja mogę troszkę? Proszę. Szpilkę biję w dyskusji. I szczerze mówiąc, też będą takie sytuacje, kiedy po prostu trzeba wybrać, no i też się troszkę opowiedzieć. Tak, oczywiście z perspektywy pana prowadzącego Zielenia, ciąża jego pracownicy, długotrwały urlop, ten powrót do pracy, gdzie nie można zwolnić, z wyjątkiem sytuacji, kiedy się tam likwiduje zakład pracy, etc., etc. Oczywiście będzie jakby tak strasznym, ciężkim przeżyciem. Z perspektywy tej pracownicy, to jest po prostu jej prawo i też fizycznie fizyczna konieczność. Z perspektywy całego społeczeństwa, to też, żeby się reprodukowały te panie pracujące w zieleniakach i na lasach, to też jest konieczność. I jakby, oczywiście, tak, trochę z perspektywy tej osoby... Razem będzie musiała... Wydawało mi się, że istnieje instytucja umowy o pracę na czas określony, którą można... Zastępstwo się bierze, w przypadku zlikwidowali ją. Kobiety, która paraliżuje tą pracę zieleniaka ciążą, bo to jest umowa na zastępstwo. Bardzo łatwa do rozwiązania. Tak, właśnie po pierwsze wydaje mi się, że ta diagnoza jest oparta na błędnych przesłankach, bo właśnie prawo przewiduje takie rozwiązania, takie sytuacje, w których musimy zastąpić kobietę w ciąży, tak? I mamy na to umowę na zastępstwo, znaczy prawo w sensie prawo pracy, nie tylko trzeba od razu się posiłkować przed całą tymi możliwościami, które daje prawo cywilne. A drugie, znaczy nie da się ukryć, rzeczywiście będą zawsze słyszały. Z punktu widzenia pracodawcy, pracownik jest kosztem. No, czasem jest inwestycją, ale generalnie jest kosztem, to jest nieunikniony. I oczywiście byłoby super, żeby stworzyć taki model, jak model duński na przykład, gdzie mamy flexibility, w którym ten koszt, czy też to obciążenie jest trochę przeniesione na państwo, a z drugiej strony daje pracownikowi stabilność i w związku z tym daje mu też pewną swobodę działania, w sensie flexibility polega na tym, że w momencie, w którym... polega na tym, że w momencie, w którym tracisz wynagrodzenie, no to znaczną część tego tego kosztu, dużej części wypłaca ci państwo. W związku z tym, tylko że no, to pewnie było dobrze, żebyśmy do tego doszli i powinniśmy w tym kierunku zmierzać. I to jest na pewno coś, co w debacie publicznej powinno się pojawić, tylko tego nie ma, bo to coś jakby proponowała nam na którymś etapie z Platformą Obywatelską to było tak naprawdę tylko i wyłącznie polegało na uelastycznieniu prawa pracy bez dania możliwości tego, co jest tym security w tym samym układzie. Tak? Poważna obawa, że w Polsce z flex security zostałoby samo flexy. Zadaję to pytanie głośno, tak? Dlatego że no, patrzę w sondaż i widzę, że Partia Nowoczesna ma 7%. No, powiedzmy sobie szczerze, że w tym naszym społeczeństwie nie ma 7% właścicieli banków, tak? Więc innymi słowy komunikat, który wysyła Nowoczesna, jest komunikatem, który najwyraźniej bardzo szerokiej części społeczeństwa jakby odpowiada ich doświadczeniom i ich wrażliwości. To jest bardzo szeroka część społeczeństwa. Maciej, jest na kampanię pozorną. Występuję w roli adwokata diabła dzisiaj, więc mogę złośliwie powiedzieć, że szersza niż... Myślę, że możliwości wpływu na rzeczywistość akurat w tym przypadku są wprost proporcjonalne do kapitału, którym się dysponuje. No, jeżeli się ubierze 30 tysięcy od jedynki po to, żeby ją tam posadzić, to ma się dużo szersze możliwości
uzyskania udziału w rynku. Kochani, przekroczyliśmy już nasz czas. Mam prośbę o ostatnie zamykające zdania do panelistów. Zwłaszcza jednego, który bardzo chciałbym wyszedł. Ja strasznie chciałem i właśnie chciałem, żeby to moje ostatnie zdanie, czy kilka zdań, czy to ostatnie. Bo jedno to jakoś umknęło, kiedy Jarek zaczął mówić o tym, że to umowy odpowiadają na potrzeby rynku. I oczywiście to prawda, że odpowiadają na potrzeby rynku, tylko ta potrzeba jest właśnie od tych 300 lat kapitalizmu zawsze taka sama, czyli to jest właśnie to coś, żeby od pracowników jakby więcej wymagać i mniej im płacić. Ten czas i miejsce w tym kodeksie pracy nie wziął się znikąd, tylko właśnie wziął się do takiej właśnie obserwacji, bo naprawdę to wszystko na Zachodzie się bronią, bo na Zachodzie ma więcej doświadczenia z kapitalizmem i ciągle jesteśmy początkujący, a to jest odkrycie zrobione między innymi, zdaje się, że nie między innymi, przede wszystkim przez Karola Marksa, którego zafascynowało to pytanie, skąd się bierze wyzysk, to znaczy dlaczego, w jaki sposób fabryka może, co może zabrać tym ludziom, którzy nic nie mają? To jest bardzo interesujące pytanie. Weźmy takiego zupełnie archetypalnego XIX-wiecznego proletariusza, co można zabrać? Interesująca odpowiedź Marksa jest taka, że człowiek, który nie ma nic, nadal ma czas i przestrzeń, znaczy ma czas i miejsce, czyli no, dopóki jest wolnym człowiekiem, może sobie być gdzie chce, ale można mu zapłacić, żeby na przykład stał za tym barem, gdzie wcale nie chce być, ale może tam postać przez te 10 godzin. Fascynująca, no i tylko najchętniej by chcieli, żeby tam stał jak najdłużej, a płacono mu jak najmniej. I kapitalna obserwacja w kapitale jest taka, że Marks się opierał na takich zeszytach, które pisali w broszurach, które pisali inspektorzy fabryczni, które tam powołane jakąś ustawą. Nikt nie czytał tych raportów, do właśnie Marksa. Ja to zauważam notorycznie, ci inspektorzy fabryczni zauważają, że pracodawcy okłamują swoich pracowników właśnie na czasie. To znaczy, bo jakby praca za początek zmiany ogłasza gwizdek i koniec zmiany ogłasza gwizdek. I ci inspektorzy notorycznie właśnie opisują, że ten początek pracy ciągle jest ogłaszany to tak z miesiąca na miesiąc, o minutę wcześniej, a potem o minutę później. I że w sumie, znaczy to jest niby drobiazg, ale tam są takie wyliczenia, ile konkretnie właśnie jakby ukradł pieniędzy człowiekowi, który nic nie ma, ten pracodawca, właśnie wyłącznie samym oszukiwaniem czasem. Brzmi to troszkę abstrakcyjnie, ale jednocześnie na taką praktykę życia każdego z nas to się też tak konkretnie przekłada, że wyrabiają nas to, żebyśmy mieli coraz więcej tej roboty, która dłużej przy niej siedzieli, w taki czy inny sposób zawsze to robią i zabierają nam ten przestrzeń, bo po każdej jakiejś reorganizacji open space'a w korporacji okazuje się, że więcej ludzi siedzi bardziej ściśnionych na mniejszej przestrzeni. To jest takie, znaczy zwłaszcza, jeśli ktoś już siedzi w tym świecie tyle, co ja, to jednocześnie brzmi to abstrakcyjnie, ale to strasznie to, że kradną nam czas i przestrzeń. Jest już szalenie namacalnie odczuwane i myślę, że właśnie w tych wszystkich myślących wieżowcach wam to powtórzę, ale to powtórzę też rzeczywiście proletariusze, to znaczy pracownicy fizyczni, bo to jest przykład właśnie sytuacji, gdzie jesteśmy w tym sensie na jednym wózku, że nasze zawody mogą być strasznie inne, ale tak czas i przestrzeń, na co ciągle ten pracodawca łypie i wspomniane śmieciówki w tym sensie odpowiadają na potrzeby rynku, że są kapitalnym narzędziem kradzenia nam czasu i przestrzeni, bo przestrzeni dzięki temu, że już w ogóle nie ma tych nowych BHP, więc naprawdę można tych ludzi wstawić do piwnicy i w jakichś przestrzeniach, w jakichś miejscach, więc dotąd nikt by nie pomyślał, że tam ludzie mają siedzieć. No i czas poczuł się takiego, że w ogóle znikają te kodeksowe ograniczenia, więc no można dokładać. No dobra, to bardzo dziękuję. Ja swoją myśl przewodniał, jakby powtarzając uporem maniaka, więc zakładam, że już w jakiś sposób została zinternalizowana. Więc może tak troszkę górnolotnie. Ja powiem tak, jakby też z perspektywy osoby należącej do związku, który w jakiś sposób się od partii politycznych, czy też od kampanii wyborczych stara dystansować, stara się trzymać taką, nazwijmy ją, syndykalistyczną linię wierną jakby tym początkom ruchu związkowego. I to jakby, natomiast dostrzegając też jako osoba tożsamująca się z lewicowym zbiorem wartości, że jakby razem jest jakąś próbą zmiany dyskursu, który w Polsce panuje, zmianą tej debaty politycznej, to mamy jakby takie, nazwijmy to do sali, czy też do współpanelistów i panelistek refleksje, że po pierwsze jakby będą sytuacje, w których trzeba się będzie opowiedzieć po jednej ze stron i jakby podejrzewam, że nie będzie można zawsze w takiej skali szarości funkcjonować, bo po prostu, gdy rozmawiamy o rynku pracy, są dwie strony na rynku pracy. One są w większości wypadków skonfliktowane. Cały wykład o tym z odwołaniem do Karola Marksa był. Więc jakby co w polskich warunkach
szczególnych, tak, tej przeorania kultury neoliberalnymi bredniami, po prostu też nie zagwarantuje od razu sukcesu. I ja to trochę tak postrzegam, jak sobie obserwuję razem, że z jednej strony może właśnie próbować troszkę, jak moderator sugerował, tak zerknąć, może puścić oko do tej całkiem sporej rzeszy, też pracowników, też pracownic, którzy postrzegają się w kategoriach small biznesu i postrzegają się tylko, że ważne jest, żeby podatki obniżać. A może też jakby spróbować się zabrać za pracę, która na pewno będzie ciężka i wiele łez, potu i trudu, i a może i krwi przyniesie. Jakby próby zmiany tego, tak? Dyskursu, w jakim patrzymy, jakieś odbudowy wspólnotowości. Moja oczywiście perspektywa jest znana, jakby przy kwestii umów śmieciowych, sytuacji na rynku pracy. Ważniejsze jest moim zdaniem od debatowania też o tym, jak sobie ludzie wyobrażają rynek pracy, jak to jest źle, że wszyscy w Polsce tutaj wierzą w ten mit self-made man'a i że właśnie amerykański sen tylko przeniesiony do Polski, jak zlikwidujemy ZUS i obniżymy podatki, to jakby fajnie by było też postrzegać siebie w kategoriach osób, które pracują, niezależnie od formy umowy, jak osób, które w jakiś sposób też mogą w swoim miejscu pracy z kolegami, z koleżankami, starać się powolutku coś robić, coś zmieniać, czy to w formie zorganizowanej, czy to w formie spontanicznej, autonomicznej i tak dalej. I myślę, że wolno mi zrobić krypciochę, bo była zapowiedź książki. Ja z kolei przyniosłem biuletyn do czytania, jeśli chcecie, to jest na koniec wyłożony, jakby prezentujący też inicjatywę pracowniczą i działalność. Chyba tak. To bardzo podoba mi się ten końcowy ton, bo chciałam trochę to pociągnąć. Znaczy, wracając z tego mojego osobistego doświadczenia, taki apel, bo miałam wrażenie, że ten temat nie istnieje, dopóki nie zaczęłam o nim rozmawiać i miałam wrażenie, że jakby jestem osamotniona w swoich problemach, dopóki nie zaczęłam o nim rozmawiać. I uważam, że to co my robimy razem, jest słuszne i fajne, ale to my robimy razem po prostu, natomiast ta zmiana rzeczywiście tak jak ja ją postrzegam i widzę ją na horyzoncie, ona nadciąga z różnych kierunków. I widzę tu na sali wiele osób, które jeszcze nie przyszło do nas na spotkania, ale mogą wykonać tę samą robotę na rzecz wspólnotowości zupełnie w inny sposób, tak? Czyli właśnie zachęcam do wstępowania do związków zawodowych, zachęcam do tego, żeby zacząć na co dzień jak gdyby podnosić ten temat w rozmowach, które pozornie są z nie wiem, z rozmową o systemie, są osoby zysku niezwiązane. Rozmawiać o tym w swoich miejscach pracy i podejmować działania, bo to jest moim zdaniem to jest zupełnie naturalny drugi krok. To znaczy w momencie, kiedy już trzy osoby w jednym pomieszczeniu zaczynają rozmawiać na jeden temat, co właściwie można było zmienić, to już następnego dnia zaczynają to zmieniać. Takie było moje doświadczenie i to naprawdę polecam, bo to było dosyć ożywcze po wielu latach jakiejś takiej stagnacji i myślenia o tym, że się nic nie da. No da się, to będziesz młodny, to jest długi marsz, wiadomo, wiele przed nami i tak dalej, ale jest nas więcej i tylko musimy po prostu o sobie usłyszeć nawzajem, no i co, no i to. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam w imieniu organizatorów za tydzień, tak? Tak, za tydzień jeszcze informacje będą podane na naszym fanpage'u na stronie internetowej. Będziemy rozmawiać o sytuacji mieszkaniowej.